poszukać i na rok na. Heksinori bomba, heksinori bomba, bomba. Heksinori bomba, kama bura romia dema. Jak salari bomba, jak salari bomba, bomba. Jak salari bomba, siera i zimni bomba. E chi la piscia fa tante tridite, però venghe, hai pura rogna che. Lascio sì, pori doppi, lascio sì, dai a sente la gioca, ma pura sciocazzina rossa. Azza la ribomba, azza la ribomba, bomba. Azza la ribomba, sì, la ribomba. Axalari bomba, axalari bomba, bomba. Axalari bomba, shine lights in the bomba. Top, 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 top. On the side, on top, on top. Jack, 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 top, 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 top. Bitch, I'm in. On the left, on the right. Top, 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 top. Hey, on the dance, go to the bitch, dance. On the mat, hey, bitch, I'm in. Axalari bomba. Witam, 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 witam wszystkich na jedynej takiej debacie w TVP. Takich muzyk nie usłyszycie. A u nas pędzimy, pędzimy, nie pociągiem do gwiazd, tylko pociągiem do debaty prezydenckiej. Ale musicie mi minutę dać. Wiem, 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 że nie widać. Witam, witam wszystkich! Kurde, okularów nie przeczyściłem, ale już muzykę ściszamy. O, poczekajcie, bo tu jeszcze mecz leci mi w tle. Witam, witam, gdzie murzyny? Testuję, testuję. Tylko sprawdzę, czy jest już żółty dolar, jest już żółty dolar. Nie wiem, jestem dyskryminowany przez platformę YouTube. Mówię, nie odpalę murzynów, może zadziała, bo chyba to będzie kolejny stream bez murzynów na początku. No i nie minęło ile? 5 minut streama i jest już żółty dolar. Jest to niesprawiedliwe, niesprawiedliwe. Zielony dolar dla Maszy, hashtag zielony dolar dla Maszy. Siemka, dobrze wyglądasz w tym czarnym golfie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jestem świeżo po tenisie i dzisiaj trochę się tenis stołowy przedłużył. Nie było murzynów, nie było murzynów dzisiaj. Chyba, że mówisz, że na innej transmisji, na poprzedniej. Pytanie do was. Czy czarno widzę ten stream? Nie, no moim zdaniem dzisiejszy... Ups, coś kliknąłem. Dzisiejsza debata będzie ciekawa, bo w odróżnieniu do debaty parlamentarnej w 2023 roku, to tym razem będzie ona trwała półtorej godziny chyba, więc coś chyba się o tym dowiemy. O, poczekajcie, bo to zaraz kolejne muzyki, bo ja pewnie mam autoodtwarzanie, gdzie ta muzyka leci. Gdzie to, nie to? O, tutaj. Dobra, to włączam murzynów.
co mówiłem? Ktoś pamięta? A, no że będzie ciekawa debata. A pytanie do was, czy chcecie wiadomości obejrzeć, czy Republikę? Co wolicie? Znałeś takiego łysego trenera tenisa, co miał nowotwór? No, skąd był? No, nie znam. Republikę? Zaraz cofniemy Republikę. Wiadomości. Może zobaczymy wiadomości, bo Republikę my cały czas oglądamy. A wiadomości już dawno nie było. Gołe baby? Może nie. Chyba nie na tym streamie. U tego. U gołe baby będą u... Były u Janka Błachowicza. Czy twoim zdaniem Korona ma szansę na przykład w sojuszu z PJJ na wejście do Sejmu bez konfy, gdyby ich wyrzucił Wipler? Mieliby szansę. Jakby była mocna... Tylko niska frekwencja musiałaby być, a będzie wysoka mobilizacja tych środowisk Brauna, PJJ. Szanse na jakieś mandaty by były. Gołych facetów? Tak powiedziałem? Gołe baby były u tego, u Błachowicza. Z uksów białym? No nie, no ja na tego tenisa chodzę... rok. To nie. W sumie pół roku. I ktoś tam... Czekaj, jak kurczak mały. Siemka, dlaczego wyglądasz jak kurczak mały? No, tak wyglądał kurczak mały? Gdzie mogą być mężczyźni? Nie, no... Życie już nie jest to samo po ściągnięciu prawdziwych wiadomości z TVP. Zgadzam się, są nudy jak cholera. A jednak Republika to nie to samo. Ja tam badmintona wolę. Dzisiaj właśnie z trenerem rozmawiałem na temat tego, żeby... w tenisa zimnego, bo lubię obejrzeć sobie tenisa zimnego i żeby pograć sobie, jak już będzie cieplej. Kto ma transmitować tą debatę? To będzie debata TVP Info. Rzutki najlepsze? Ostatnio nowe rzutki kupiłem. Poczekajcie, tylko gdzie je położyłem? A, są w tarczy. Z tego, z... Oj, żeby nie pieprznąć głupoty, to na początku sprawdzę, bo wydaje mi się, że to są monochrom? Rzutki materiał. Mam 90%. Wydaje mi się, że to będzie po angielsku tungsten. To już sprawdźmy, jakie jest dokładne tłumaczenie. Tungsten. Z wolframu, tak, z wolframowe, tak, wolframowe. O, i tak sobie kupiłem. I one cięższe, bo zobaczcie, na przykład te moje poprzednie, jak porównamy jedną do drugiej, one ważą tyle samo, a zobaczcie, a te są takie zakrzywione, a te są takie proste, a ważą tyle samo, no a to powinno więcej ważyć, ale to jest z innego materiału. To jest po prostu cięższe i no inaczej się tym rzuca. Tak samo te były akurat trochę cięższe, no ale zobaczcie, więcej lotek tych się wbije obok siebie niż tych, bo te są grubsze i więcej miejsca będą obok siebie zajmować. No i sobie takie trzy kupiłem. Sobie rzucam, ale dużo inaczej się rzuca. Widziałeś stawki na debatę? Właśnie, dlatego zacząłem streama trochę wcześniej. Bo bingo byśmy zrobili. Bingo kreator. Tak, to ta strona. Dawajcie swoje propozycje. Co padnie w debacie? Debata kandydatu. Na pewno STS miał. Zobaczymy na STS-ie. To wam powiem, jakie są. Kontynuuję jako gość. Jak to znaleźć? Debata? Korwin? Już wyłączyli zakłady na debatę, z tego co widzę. Ale było, że co Korwin powie, co ten powie.
Czy twoim zdaniem duże jest ciśnienie w konfie na wyrzucenie korony z konfy? No powiem wam, że ja o tym słyszę od roku. Od roku? Od maja. Chyba od maja poprzedniego roku to słyszę. Że to jeszcze miało być nawet przed parlamentarnymi. No ale jak widać... I później miało być po parlamentarnych, ale Brown zbyt dobry wynik zrobił, ci mają klub. A Konfederacja jako Konfederacja zbyt słaby zrobił. Lotek to najlepszy stand-uper. Ja chyba wolę kogoś innego, zaraz powiem. No spoko Lotek, patrzy się z porządku. Ale lubię też takich nie najpopularniejszych. O której godzinie debata? O 20. Mam przed sobą wariatów. Tak, dobra, no to zapisujemy. Bingo kreator. Mam przed sobą wariatów. Debata prezydencka. Jakie jeszcze inne propozycje? Dawaj bingo na debatę, zrób, właśnie to robię. O, czajkowianka, czy będzie czajka? W nawiasie czajkowianka. Ktoś komuś da prezent. Cześć Poliser. Dobra, jakie ma... Jak, był już specjal na setny odcinek? Przed nami, specjal przed nami. Niedługo będzie. Nie chcę tego kotek wpisywać. Ja panu nie przerywałem. No tylko tu raczej nie będzie tego, ale dajemy to. Siemka, zaczepiłeś mnie kiedyś, żebym wziął udział w sądzie. Od tamtej pory oglądam cię na bieżąco, robię zajebistą robotę. Dzięki tobą zainteresowałem się polityką. Pozdro, pozdro. A powiedz mi, jaki to był film. Ja pewnie będę kojarzył mniej więcej. Pod Jurowiecką to było? Na pewno wspomnął o tym, że nie był na debatach, tak. Nie był na debatach, dobre. Dasz mi obsa na Twitterze? Zależy. Ja mało profili obserwuję. O czym pan przyjechał do studia? Dobre. Wiwler wspominający, że ma piątkę dzieci. Dobre. Tylko nie piszcie na przykład, że dodaj Tomasza, bo teraz muszę usuwać, bo mi się cały komentarz kopiuje. Ja chcę zniszczyć pana Trzaskowskiego, dobra. Jeszcze raz, jak nie przeczytałem, jeszcze raz napiszcie, bo żebym miał na bieżąco czat. Tak, pytałeś o imiona polityków i swoją drogę, o tramwaje, tak, mogą być. I to ty z elektryka byłeś? Temat metra też pewnie się pojawi, ale metro takie mało ciekawe, a jak ten... Centra handlowe z autostradą na dachu? Niech będzie. To jak dodałem teraz jeszcze jedną, to musimy jeszcze 6, minimum jeszcze 6. No to mamy wariatów, mam przed sobą wariatów, mamy. Skąd te zdjęcie z miniaturki? Z kanału sportowego. Skąd bierzesz pełne odcinki Śniadania Rymanowskiego? Z telewizji. A, to pamiętam. Dłuższe włosy miałeś? Temat Marszu Równości, Niepodległości. Tak, dobre. Może bym wam jakoś przełączył zamiast siebie moją twarz, to bingo? Może nie. Ostatni tramwaj stworzono w latach 50. No to mam tramwaje. No to jak o tym powie, to mam tramwaje. Mieszkania komunalne na Wiedniu. A to nie na Wiedniu powinno być? W Wiedniu? Być może w Wiedniu.
Gdzie murzyny? No są. Nie, nie, to Mateusz się nie nadaje z tym buspasem. In vitro? No ale to nie jest debata na ten temat, nie? Pablo Morales? TVP oczywiście, że tego nie poruszy. Sprawdzę giełda. Pamiętacie? Na poprzednim streamie, znaczy no tak może z dwa streamy temu, ktoś mówił, że do mnie napisze na PW z poradami i nie napisał, nie napisał. Korwin powie, że samochody powinny być podstawowym, mówisz masz. Biejat powie o aborcji, okej. Okay. A jak powiększę, nie będzie, nie będzie lepiej. Jedzenie świerszczy? Normalnie bym tego nie dodawał, ale że jest pan Trzaskowski, to dam. No dobra, no to Pablo Morales i jego brat. Pablo Morales. O, a wiecie, dzisiaj moje, dzisiaj moje pytanie było u pani Lubeckiej na tym. Bo zadałem pytanie panu Truskolaskiemu, prezydentowi Białegostoku. No i chyba tyle starczy, bo jak jeszcze chcemy, to musimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze dziewięć kratek. Będziemy mieli dziewięć kratek? Skąd wziąłem zdjęcie na miniaturkę? Mówiłem, z kanału sportowego. Sportowego, kanału Zero. Tfu, demokracja? No dobra, spróbujemy. Czytanie książki w tramwaju? Może być. Zapraszam, zapraszam do swojej sugestii. Siema wszystkim, witam, witam. Czas się panu skończył? Nie, no to pewniak jest. Witam, witam i o zdrówko pytam, dobry wieczór. Oj, panie Przemysławie, chyba pana dawno nie było na streamie. Korwin powie, będę swoim prezydentem. Niech będzie. A weźmy jeszcze może coś o kimś... o kimś innym, bo najwięcej piszecie o Korwinie. Mam już o wariatach. No, sprawdźmy, jak idzie Turowi Bielsk Podlaski. Bo dzisiaj wybrałem was zamiast Tur. A grają playoffy do pierwszej ligi z Lubinianką. Minus 10. A druga kwarta się zaczęła. Nie strzelił. O, tu Murzynek biegnie. No i oni mają Murzynka. To jest twierdzenie. W Ekstraklasie to się idealnie sprawdza, że lepsza jest drużyna ta, która ma Murzyna w składzie. Naprawdę. Czarnoskórzy robią taką różnicę w Ekstraklasie. Poczekajcie, bo tu mi chyba głos się włączył. Obstawiasz topkę dzisiaj. O co chodzi topkę? Wipler, no strefa czystego powietrza po prostu napiszę. Strefa czystego powietrza. Czy Bocheński ma większe szanse w drugiej turze, jak myślisz? Nie, no ma zerowe szanse. Uważasz, że Białystok jest bardziej zawalony plakatami wyborczymi teraz, czy przed wyborami parlamentarnymi? Dobre pytanie, wiesz? Bardzo dobre pytanie. I nawet bym chyba powiedział teraz, bo jest więcej kandydatów, do większej, jest więcej wyborów. Bo do Rady Powiatu ktoś musi sobie zrobić. No jest, teraz jest bardziej zawalony. I to jeszcze wcześniej te plakaty były spoko, bo była mniejsza ilość kandydatów, miała te plakaty i...
I jakoś to wyglądało. A teraz tyle jest tych takich małych główienek, brzydkie takie zdjęcia. Widziałem ostatnio taka pani. Są dwa obok banery z Polski 2050. Jedna pani faktycznie ma zdjęcie ładne z Hołownią, prawdziwe. A druga pani ma, już wam pokażę, którego Hołownia. Bo te... Hołownia. Te zdjęcie to jest pierwsze, co się chyba wyświetla w tym. Tak, to jest pierwsze zdjęcie, które się wyświetla w Google Grafika, bo je używałem do miniaturek. Baczcie. I te zdjęcie ma. Popiera mnie Szymon Hołownia. Szymon Hołownia pewnie nie wie o istnieniu tej pani, że ją nawet popiera. Ale czego się nie robi? Poczekajcie. Muszę teraz znaleźć to zdjęcie. O, dokładnie te zdjęcie. Te zdjęcie ma pani na swoim banerze. Wycięte i że popiera ją Szymon Hołownia. Biejat powie, że jedyna kobieta, dobre. Jak mówię, powtarzajcie, jak coś pisaliście, bo znowu do góry mogło uciec. A to nie tak, że gazowanie rolników? No. Halo, gdzie Trzaskowski? Nie widziałem go w żadnej debacie z innymi, bo nie było. Teraz jest tragedia, na każdej większej powierzchni twarz kogoś z koalicji z PiS-u? Tak, tak jest. Tak wygląda aktualnie Białystok. I pomyślcie, że jeszcze moje twarze tam mogłyby być. To już ten Białystok byłby paskudny. Wipler wypomni... To po prostu ktoś wypomni Bocheńskiemu, że jest z Łodzi. Dobre. I trzy miejsca zostały. Trzy miejsca, uwaga. Gówno w Wiśle, to mam czajkę. To a propos banerów na latarniach wyborczych, to był częsty proceder w podlaskim Sasin. Sasin tak robił na latarniach. Dobra, jeszcze raz. Problem techniczny na stufę jakiś będzie, ale to zostawię. Będzie, że Bocheński ze Widzewem. Wipler powie, że jest prostym chłopakiem z Piekar Śląskich? No, no nie. U nas na drzewach 8 konkretów ze 100 będzie. Jajo wielkanocne w bingo? Nie. To politycy robią w jajo. Może nie wielkanocne. O czytaniu Diony przez Trzaskowskiego? Wipler Olegi Warszawa. Dawajcie, 3 miejsca, bo takie musi być takie... Coś sądzisz o twórczości Koroluka? Nie jestem... No... Nawet jest spoko, no bo wiadomo, on robi to w jedną stronę, no ale czy on gdzieś nie pokazuje prawdy? On pokazuje, jak jest. Wyciąga naprawdę z najgłębszych czeluści internetu rzeczy. Brown z gaśnicą? No ktoś może powiedzieć. Ktoś powie o Brownie z gaśnicą. A Korwin go poprze, a Wipler się wyprze. Trzaskowski powie, że CPK jest niepotrzebne, bo mamy lotnisko w Berlinie. Nocna prohibicja w Warszawie. No, ja jestem przeciwnikiem tego. Dobra, i jak nie będzie czegoś, to powiem, że dodam prezydent na rok. Dobra, mamy. I teraz tak. Najpierw to i tak pobiorę. Automatic. Nie da się jakoś tego pobrać? 30 cards for free. A tu nawet byście mogli zaznaczać, no ale no to nie, to zostawię. O print all? O Dowoland PDF. 15 minut mamy, o to panie. Spokojnie, spokojnie.
O, reklama nawet się wyświetliła. Patrz, jaki biegnie Godzilla. 20. O, jakie dymy. Ja powinienem wysyłać, bo ja nawet jakoś reaguję na te wstawki reklamowe i wtedy można większy procent tam dostać. Wyślesz to gdzieś, zaraz na streamie będzie to pokazane i będziemy to zaznaczać na bieżąco. Gdzie to jest zdjęcie? Obraz. A muszę to najpierw zapisać. O cholera, ten program wycinanie mi. A nie, no jest. I zapisałem. Mam, bo tu w OBS-ie, w tym programie, co robię, mam tu pozapisywane. I jedna scena to jest woda. Patrzcie, 10 zł, kieliszek nalewki się nazywa. Słuchajcie, muszę podmienić zdjęcie. A to co to jest? Nie pokazuję, to usunę. Oj, tu mamy debatę. Mamy bingo. To usunę, żeby tak było. Tak pyk. No, fajnie napis w sumie. Trochę przytnę. Tu przytnę. Tu do dołu przytnę. Widać? Widać coś? Jak coś będę powiększał. Siemka akurat będzie co oglądać do fifki? Spoko. Będzie głos debaty tak na kanale? Tak i obraz. Gdzie to robiłeś? W Pańcie? Ładne, co? Nie, no taka strona to generuje. I teraz pytanie, bo będę chciał teraz to włączyć. Edytuj za pomocą Pańta i patrzcie, jak teraz zrobię tak. I zapiszę. Patrzcie, się zmienia, ale schiza. Dobra, ale teraz to w końcu wykminiłem fajnie. Na poprzednich wyborach tak fajnie nie było. Wezmę czerwony pędzel. Czy tylko murzyny? Poczekaj, czy tylko murzyny? Vogue Artist. Będzie głos z kanału? Nie, no będzie normalnie ekran i głos. Ktoś wypomni, co skosuję film. Już zakończone, niestety. Jeżeli byście wcześniej pisali, ale to nie są, nie jest debata o to. A jakby przezroczyste tło zrobić? Da się to zrobić, poczekaj, właściwości, jak zrobić, żeby to było... To filtr pewnie trzeba by było, filtr. Kluczowanie koloru to też nie, o, ale może przezroczystość, o, lepiej, co? I tak będzie widać, a będzie przezroczyste i nie będzie aż tak bardzo zasłaniać. Trochę jeszcze ten fik. A tą debatę prezydencką utnę, to będzie jeszcze lepiej. Jest git? Kto to napisał, że przezroczyste? Meru? Pozdro, spoko. Przypomina flagę trans? To widziałem fajnie Biedronka. Dobra, odpowiedziała na pewien komentarz, że ciasto samo się kroi. Czy są tu zwolennicy pani Biejat? Tu są pewnie wszystkich zwolennicy. Na telefonie nic nie widać? No niestety, będę czytał jak coś. Na telefonie możesz przybliżyć, pa, robisz tak na telefon i przybliżasz i widać. Ciekawi mnie, czy trener, bo mówił, że może włączy. Z tenisa, live'a. Mówiłem mu, jak wpisać na YouTubie. Jaki jest pan trener? Pozdrawiam, panie trenerze. I pozdrawiam też pana Staszka. Uśrednić czcionkę, bo jedne są dobrze widoczne, a drugie nie. To robił generator. To bo czcionka jest zależna od tego, ile jest słów, żeby się zmieściło w kratce. To nie ode mnie zależy. Tur przegrywa już tylko. Yy,
No cholera, przegrywał 8 punktami, przegrywał teraz 10. Za ile start? Za chwilę. Ja mogę być zwolennikiem Biajat? Pozdrawiam. Siedmioma chyba tylko przegrywają. No tak mi się wydaje. Dobra, bo nie widać. Joanna Misiuk i Mo robi akcję młodzieżową, żeby zdobyć poparcie. Nie. Kompletnie nie interesowałem się żadnym kandydatem na żadne stanowisko w okręgu tutaj białostockim, bo będę głosował w innym okręgu. Pokażę wam za to, co a propos. Jakie zdjęcie dostałem. O, Julian mnie zaobserwował. Jeżeli Julian jest na streamie, pozdrawiam. Co sądzicie o czymś takim? Jako agitacja wyborcza. Facet rozdaje puzzle. I ze swoim nazwiskiem. Tylko koszt jest, jak ja sprawdzałem, tego dosyć wysoki. Ktoś mi pisał, że to jest mniej niż 5 zł. Ja już dałem te 5 zł netto. 5 zł netto tam było podawane przy ilości 1000 albo 2000. I popatrzcie, bo jak jedna osoba to weźmie, no to spoko. Ale druga osoba nawet tego nie użyje i wyrzuci. A jednak 5 zł na to, żeby pokazać się jednemu, jednej osobie, jednemu wyborcy, to jest duży koszt, nie? Fajne w sumie, no też, no mi się bardzo podoba, mi się bardzo podoba. Tylko na ogółem, co bym zrobił lepiej? Co bym zrobił lepiej? Zdjęcie. Zdjęcie jest średnie. I w ogóle się nie kojarzy z tym kandydatem. Jeżeli już idziemy w agitację wyborczą, o, mogę teraz elegancko okulary wyczyścić, bo mnie nie widzicie. Jeżeli leciałbym w agitację wyborczą, dodałbym siebie do tego zdjęcia. A, no i pokażę wam, co jest na minus tego pana kandydata. Bo, no mówię, pomysł jest spoko, widzę, wasza reakcja jest podobna. Ja już ustawię, a, dobra, poczekaj. Tryb studia, to muszę ten... Fakty na żywo, przechwytywanie okna VOD, tylko muszę tutaj wyłączyć wszystkie, co jest poza tym. O nie! Murzyny zniknęły, halo! A, murzyny tam się... Mamy jeszcze 6 minut, spokojnie, mamy czas. I jak się zeskanuje ten kod, dobra, zmieniam. A czemu tu nie ma kamery? Kamera jest wyłączona. O, jest. Patrzcie. To jest najbardziej naturalny spot wyborczy, jaki widziałem. Zaraz wam pokażę, tam jest kod QR i to przenosi na tą stronę. Patrzcie, normalny dzień w Białymstoku. Najpierw idziesz, pomagasz panu otworzyć drzwi, się cieszysz, pan ci dziękuje. To jest akurat normalne, może każdemu się znaleźć. Ale patrzcie, on sekundę później znajduje portfel. Rozgląda się, nie wie gdzie, podchodzi do pary i się pyta, przepraszam, ale faceta, jaka dyskryminacja, że faceta się zapytał. Czy to nie pana portfel? On patrzy. Tak, to mój. Dziękuję. I patrzcie, nie mija pół minuty. Babcia jabłka wysypała i pomaga zbierać. No. I weź kogoś takiego, nie wybierz. To na prezydenta. On na prezydenta powinien startować. I jeszcze pionę powinien z tą typiarą zbić. Fantastyczne. I nie widziałem reakcji czatu. A, no XT.
Dobre, nie? No i to wszystko przypadkiem. To wszystko przypadkiem. Nigdy w życiu bym nie odkrył, że ten pan istnieje. No i to było na kodzie QR, a kod QR, poczekajcie teraz, tryb studia, bo tu wyższy ten, to będzie, o, tu był kod QR. A, i za zdjęcie, bo na Twitterze później dopisałem, dziękujemy agentowi Brzuska TV, Katarzynie, że wzięła te puzzle i ułożyła i zrobiła zdjęcie. To jak ten chłop z reklamy Coca-Coli, a za 2 minuty gosi. Ci z platformy tacy dobroduszni? Co ty gadasz, ja miałem podobne? A, że podobnie? No ja mam tak codziennie. Codziennie jak jadę na uczelnię, to zdarza mi się co najmniej 2 razy. Nie, no tak wygląda życie w Białymstoku. Tak wygląda właśnie życie w Białymstoku. Nie zdążysz wyjść, jabłka leżą, portfel i nie wiesz co z tym zrobić. Daj 3 minuty. O co chodzi z czajką w bingo? Że będzie wspomniana czajka. My na wschodzie tacy mili? Zaraz będę, za chwilę będę. Nie uwierzycie, ale dzisiaj też spotkałem panią, której jabłka się wysypały. Zapytacie się, czy jej pomogłem? To odpowiem, że mam teraz w domu karton jabłek. Dobra, włączam TVP Info. Wyłączam tego. Ale dzisiaj bez kitu jest variety stream. Królewny Śnieżki i 7 krasnoludków, czyli o. Ten, kto pełni urząd, nie wybiera się na debaty, bo chce się odróżnić od tych, którzy są tylko kandydatami. Ja odpowiem w ten sposób, że my w redakcji TVP3 Warszawa zapraszaliśmy wszystkich prezydentów. A portfel? Kandydatów na prezydenta po to, żeby się pojawili i opowiedzieli. Mało gotówki, miał to tylko pół baka, zdążyłem ten zalać. Czyli mają prawo odmawiać różnych zaproszeń i też różne sprawy o tym decydują. Dobrze, to teraz przenosimy się. Trzeba było trzymać mocniej, to by nie straciła jabłek. Rozpocznie się debata. Roman Sklepowicz. Do naszych reporterów. Sikiku, co ty piszesz? Będziemy mieli kontakt. To może ja to przeczytałem. Się widzimy. Tak, dzień dobry. Trochę opowiedz, jak dzień dobry, przygotowania, to ostatnie chwile. Czy dostałem wypowiedzenie z pracy od kuriera? Nie, nigdy żadnego wypowiedzenia nie dostałem. Wszyscy kandydaci są już na miejscu, część z nich zdecydowała się... Dziwne, że nie sprawdził ile w portfelu, to prawda. Wszyscy nie ukrywają, że to pierwsze takie spotkanie, pierwsza taka dyskusja wszystkich kandydatów i kandydatek na prezydenta Warszawy. To przyciszę, bo jest... zdecydowanie duże emocje, bo mi wyskoczyło duże też nerwy, bo to pierwsza konfrontacja dla... Ktoś napisał u mnie, jeden radny jeździ z jedzeniem z Glovo, żadna praca nie hańbi, ale jednak stracił szansę na dobry spot, gdy karmi głodnych. Obraz? Jak to nie ma obraz? A, bo ja cały czas jestem. Sorry. Ja na początku też jeździłem na Glovo, jak miałem 18 lat. To się zapisałem i rowerem rozwoziłem jedzenie. Po 10, na początku po 13 godzin dziennie. 10-13. I tak zaczynałem. I wtedy zebrałem pieniądze na sprzęt i zacząłem nagrywać. Nie gadaj, tylko dźwięk chcę usłyszeć, Korwina. No to sobie włącz transmisję z tego. Z TVP. A, jeszcze tu trzeba tego. Oto przekopiować. Pyk. Joanna Dunikowska-Paś. Jakub Sito, dobry wieczór. Mam dobry wieczór! Nadzieję, że to będzie nie tylko oni będą dobry, wchodzić jak w tym, bo oni tam nie stoją. Wieczór. A witamy Państwa ze Studia Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza 17 w Warszawie i zapraszamy na debatę.
wyborów samorządowych zostało 10 dni. 7 kwietnia wybierzemy naszych reprezentantów do sejmików wojewódzkich, a także rad powiatowych, miejskich. To studiuje zarządzanie. Wybierzemy również prezydentów, burmistrzów i wójtów. W całej Polsce. Ladies and gentlemen. O tym, co ważne dla lokalnych społeczności, otrzyma prawie 49 tysięcy kandydatów. W tym Zbigniew Ziobro. Mam nadzieję, że Korwin powie, że kobieta powinna dostać. A konkurencja jest, szanowni państwo, spora, bo o elekcję ubiega się niemal 190 tysięcy kandydatów. To nie wiem, nawet kamera tego nie łapie. Ile teraz ma Radom, tylu ma mieszkańców. To prawda, ale my dzisiaj nie o Radomiu, a o Warszawie, bo tutaj bój toczy się o najwyższą stawkę. Tylko w tym roku budżet stolicy to niemal 27 miliardów złotych. Jest więc czym zarządzać. A ten bój stoczy jedna kandydatka i pięciu kandydatów. Kawek przetłumaczy sobie różnych wizji rozwoju miasta, ale także niepowtarzalna okazja na, mamy nadzieję, merytoryczną debatę. Przyłączy ci się obraz, zmień, bo widzimy zdecydowanie TVP, jest a nie o co walczyć, bo jak pokazują wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie TVP3 Warszawa, 1/5 mieszkańców stolicy nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Dlatego mamy nadzieję na merytoryczną debatę, która pozwoli państwu podjąć właściwą decyzję. Czas więc, by zacząć tę debatę i przedstawić państwu. Ej, a na migowego to będzie Hitler, tak szanowni jak myślicie państwo, wszyscy? Przedstawiamy. Przed państwem Rafał Trzaskowski, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Brawo! Dobry wieczór. Jest z nami także pani Magdalena Biejat, Koalicyjny Komitet Wyborczy. Brawo, jedyna kobieta, ta reklama. Przed nami Romuald Starosielec, Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski. Dobry Brawo! Wieczór, dobry wieczór, panie. Dobry Jest wieczór. Z nami także pan Janusz Korwin-Mikke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni. Witam państwa. Witam prezesie. A także Przemysław Wipler, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Witam. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Oraz pan Tobiasz Bocheński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Najdalej. Dobry wieczór. Szanowni państwo, kolejność nie jest przypadkowa, zresztą nic w tym studiu przypadkowe nie jest. Spotkaliśmy się tak naprawdę niemal 2 tygodnie temu, by ustalić reguły tej gry wspólnie z komitetami wyborczymi. Kolejność została wylosowana, nie tylko tego, w jakiej kolejności występują dzisiaj kandydaci, ale również w jakiej kolejności będą odpowiadać w kolejnych turach pytań. A sama debata warszawska będzie się składała z dwóch części. W pierwszej padnie 6 pytań obejmujących następujące zagadnienia. Edukacja, transport, zdrowie, bezpieczeństwo, mieszkania oraz światopogląd. Mogę zasłonić tego pana, nie? Pytanie nie może trwać dłużej niż 30 sekund, a na odpowiedź kandydaci mają dokładnie minutę. No i w tym miejscu prosimy państwa o dyscyplinę czasową. Każdy z kandydatów ma do dyspozycji również jedną ripostę. To właśnie ten moment, w którym przez 30 sekund może odnieść się do wypowiedzi swojego poprzednika. Ważne jest to, że można z nich skorzystać tylko raz w trakcie całej debaty, a żeby z niej skorzystać, trzeba wcześniej podnieść rękę. To bardzo istotne. Ja mam w drugiej części ripostę natomiast do kandydaci zmierzą się z dwoma pytaniami, które przygotowaliśmy na bazie analizy komentarzy, które internauci zamieszczali w naszych mediach społecznościowych, zarówno TVP Info, jak i TVP3 Warszawa. No i na zakończenie oczywiście wisienka na torcie, czyli wzajemne pytania kandydatów. Tak jest, tu znana jest tylko kolejność zadawania pytań, ona także została wylosowana, natomiast niespodzianką rzecz jasna pozostaje pytanie, ale także to, kto będzie jego adresatem. No i zakończeniem będzie tura swobodnych wypowiedzi, w jej trakcie kandydaci będą mogli zaprezentować swoją wizję rozwoju stolicy. Prosimy wszystkich uczestników, by odpowiedzi były precyzyjne, no i ostrzegamy, że w przypadku niestosowania się do wspólnie ustalonych reguł będziemy reagować. Zatem zapraszamy na pierwszą kategorię. Aha, ktoś się pośpieszył. Pierwsza kategoria, czyli tam zapadnie pytanie, są pod politykami i co rundę będzie ktoś odpadał. Przepełnione klasy w szkołach, lekcje na dwie zmiany, brak miejsc w wielu żłobkach i przedszkolach. To krajobraz aktualnej sytuacji w stolicy, a przed nami nadciągający kryzys demograficzny. Jak zamierzają państwo poradzić sobie z tym wyzwaniem? To jest pytanie, jako pierwsze odpowie na nie pan Rafał Trzaskowski. Nie wiem jak państwo, ale ja świetnie wiem, o czym mówimy, nie tylko jako prezydent miasta, ale dlatego, że moje dzieci przechodziły przez te gehennę w szkołach publicznych, którą zafundował nam PiS. Przeładowane podstawy programowe, totalny chaos oraz kumulacja roczników. Natomiast my oczywiście radziliśmy sobie jak mogliśmy i dementuję, nie ma kolejek w żłobkach warszawskich ani w przedszkolach.
Rzeczywiście mamy problem czasami z dwuzmianowością, ale coraz mniej szkół ma ten problem. My zbudowaliśmy 15 szkół, 26 żłobków. Właśnie budujemy dodatkowe szkoły tam, gdzie mamy problemy. No i przede wszystkim dbamy o naszych nauczycieli, dlatego że dopłacamy im 600 zł średnio do pensji, bo dbamy o to, żeby mogli spędzać czas z uczniami. Płacimy za dodatkowe zajęcia. Również wyrównujemy szanse, dlatego proponuję darmowe lekcje angielskiego dla przedszkolaków, czy darmowe dodatkowe ale lekcje głośno, matematyki w szkołach sekund. Podstawowych. Edukacja to największy punkt w naszym budżecie, 8 miliardów i nasze oczko w głowie. Rafał Trzaskowski, bardzo dziękujemy. Było jako fajna... drugi odpowie kurde. Przemysław Wipler. Jestem ojcem piątki dzieci, moja najstarsza córka jest w chwili obecnej ojciec piątki dzieci liceum Batorego w Warszawie. Mój najmłodszy syn ma lat 9. Doskonale wiem, jakie jest, są niedomagania warszawskiego systemu edukacyjnego. Na mnie grozi problem demograficzny, że dzieci będzie ale mniej, szybko. Ponieważ w trakcie najbliższych 30 lat do Warszawy będzie rocznie przybywało 18 tysięcy nowych mieszkańców, to będzie 500 000 nowych mieszkańców. Dramatem Warszawy jest coś, co jeszcze bardziej pogorszyło się za prezydentury Rafała Trzaskowskiego, czyli wakaty w szkołach, przedszkolach każdego szczebla. W przedszkolach liczba wakatów podwoiła się z 200 kilkudziesięciu do 450. W szkołach średnich potroiła się, a w szkołach podstawowych wzrosła o połowę. Żeby wakatów w szkołach było mniej, musimy nauczycielom dopłacać do pensji nie 600 zł, ale 2600 i zamiast na projekty ideologiczne wydawać pieniądze na lepsze pensje dla nauczycieli, bo inaczej nawet działacze lewicy będą swoje dzieci, jak pani Biejat, posyłać do szkół prywatnych. Pan Przemysław Wipler, bardzo dziękujemy. Jako trzeci w tej kategorii odpowie pan Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę. No cóż, myślałem, że najgorzej to będzie za pana Czarnka. Okazuje się, że zanosi się, że będzie jeszcze gorzej pod rządami duetu pani Nowacka i pan prezydent Trzaskowski. Ja będę miał, mam zupełnie inną wizję niż ci ludzie. Ja mam wizję szkoły, w której nie będzie żadnego LGBTQZ. Jeżeli się pojawią jacyś ludzie o transgender, to zostaną skierowani na policję, że tutaj demoralizują mi dzieci. I wytłumaczymy od razu dzieciom, że taki człowiek, który zrobi sobie transgender, nie będzie ani mężczyzną, ani kobietą, tylko nie będzie mógł mieć dzieci i że będzie nieszczęśliwy przez całe życie. Tym ludziom będziemy tłumaczyć. Nie będzie w ogóle poza tym w szkole nic o płci, bo szkoła nie jest od seksu, żeby to jasno powiedzieć. Będę finansował edukację przede wszystkim domową i prywatną, ale przede wszystkim taką, gdzie nie ma koedukacji. Bo najgorszą rzeczą w szkolnictwie, poza upaństwowieniem, jest koedukacja, z powodu których tutaj niestety nie ma mowy. I proszę Państwa, przez 4000 lat nie było koedukacji, tylko póki na Czerwona Hołota nie przyszło. Dziękuję. Janusz Korwin-Mikke i jego wizja rozwoju edukacji w Warszawie. A jak z wyzwaniami w edukacji poradzi sobie Magdalena Biejat? Skomentował. Szanowni Państwo, jestem mamą dwójki małych dzieci i sama wiem z doświadczenia, kolejna, jak trudno matka, jest znaleźć dobrą publiczną szkołę blisko domu. Uważam, że każda szkoła powinna w Warszawie mieć ten sam wysoki poziom, niezależnie od tego, czy dzieci mieszkają w Wilanowie czy na Pradze Północ. Bo dzieciaki spędzają dzisiaj w szkole bardzo dużo czasu i musimy mieć pewność, że szkoła pozwoli im rozwinąć skrzydła i będzie dla nich bezpiecznym miejscem. Dlatego przede wszystkim zmniejszymy liczbę klas do 20 dzieciaków w każdej klasie. Kolejna rzecz. Zadbamy o to, żeby świetlice przestały być przechowalniami, a staną się miejscem, gdzie dzieci będą miały pewne zapewnione zajęcia dodatkowe i będą mogły odrobić lekcje. Wreszcie w każdej dzielnicy zorganizujemy stołówkę, która będzie dostarczała dobre, bezpłatne posiłki dla wszystkich dzieci, również w wersji wegetariańskiej i wegańskiej, czy jak woli pan Bocheński, w wersji nie użyłem, i nie ostatnia ważna wege. Rzecz. Bezpieczna droga do szkoły. Ktoś Warszawa pisał. Zrobiła co prawda program Szkolne ulice, który ma uspokoić ruch, ale objął on zaledwie 4 z 300 podstawówek. Zadbamy o to, żeby objąć wszystkie. Pani Magdalena, aha, Biejat, i dalej kodowący? Sąsiadujący z panią, pan Romuald Starosielec. O, proszę. On wygra. Polskie szkoły są niekończącym się pasmem eksperymentów organizacyjnych, cały czas programowych, eksperymentują. Musimy temu przeciwdziałać. Olbrzymie środki, które są przeznaczone z samorządów i z kasy państwa na szkolnictwo, można mądrze i racjonalnie wykorzystać. Proponujemy wprowadzenie bonu edukacyjnego. O, to jest bon edukacyjny. Pieniądze dla rodziców, bo rodzice sami potrafią najlepiej wykorzystać tą szansę, jaką im daje możliwość finansowania edukacji własnych dzieci.
polskie szkoły mogą i będą najlepsze wtedy, kiedy będzie szlachetna rywalizacja. To, co mamy najcenniejszego, polskie dzieci, nie możemy oddawać w ręce polityków i ideologów. Tak jest. Powinniśmy zadbać o to, aby szkoły były najlepsze z możliwych w tych warunkach, w jakich jesteśmy. Wizja edukacji w stolicy oczami Romualda Starosielca. Czas na ostatniego kandydata w tej turze. Tobiasz Pocheński. Wypadł najlepiej. Drodzy warszawiacy, dotychczasowy prezydent uważa edukację za koszt i nawet w trakcie swojego wystąpienia podał kwotę, jaka go kosztuje. Dla mnie edukacja jest inwestycją. Dlatego będziemy budować nowe szkoły, nowe przedszkola, nowe żłobki na osiedlach, które świeżo powstają, a teraz ich tam brakuje. Będziemy walczyć ze wielozmianowością po to, aby to wszystko, co tak męczy dzieci w Warszawie, zostało zlikwidowane. On jest starosiel czy starosielec? Zdrowe, zbilansowane posiłki w szkole, a przede wszystkim darmowe. Wprowadzimy lekcje z dietetyki, dlatego że nasza młodzież walczy z plagą otyłości i potrzebujemy edukacji, która będzie sprostała tym wyzwaniom. Potrzebujemy bezpłatnej komunikacji dla wszystkich uczniów warszawskich szkół, również tych, o których zapomniano, czyli uczniów szkół średnich i techników. Wprowadzimy rozwiązania, które mają sprawić, że będziecie rozwijać się, drodzy uczniowie, wspaniale i mogli konkurować z waszymi rówieśnikami. Zapraszamy do ankiety. Ankieta jest trochę upośledzona, bo pan Tobiasz do czterech Bochański, można. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Tym samym zakończyliśmy kategorię pierwszą. Możemy więc przejść do kolejnej. Pierwszą kategorię, uwaga, na razie prowadzi Korwin, drugi Wipler, trzeci Bocheński ze Starosielcem. A ta kategoria to transport. W grudniu 2023 roku radni zdecydowali o utworzeniu strefy czystego transportu obejmującej całe Śródmieście i część dzielnic centralnych. Jechać na prezydenta? Tak zgodnie jest. Z założeniami do strefy w pierwszym etapie nie wjadą diesle mające więcej niż 18 lat oraz samochody benzynowe mające więcej niż 27 lat. Społeczeństwo jest podzielone pół na pół. Tak wynika z sondażu najnowszego przedwyborczego badania przeprowadzonego na zlecenie TVP. Czy są państwo za czy przeciw takiemu rozwiązaniu? Czeczen z Wołomina, Starosielski Gaczan, zaraz Rafał Trzaskowski. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie. Akurat jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, to było to zobowiązanie rządu PiS-u, bo wpisał to do KPO. Ale ja się z tym zgadzam, a mianowicie trzeba ograniczyć wjazd do centrum tych najbardziej trujących samochodów, tych najstarszych diesli, które produkują najwięcej tlenków azotu, bo one są po prostu zabójcze dla populacji. Wystarczy porozmawiać tak z rodzicami dzieci czy z astmatykami i oni dobrze o tym wiedzą. Zagłosujcie w ankiecie, 1200 osób. Bardzo dokładne konsultacje. Wsłuchaliśmy się w głos warszawiaków i dlatego te przepisy dla warszawiaków wejdą dopiero po 4 latach. Wszystkie instytucje, jakie znam, mówią o tym, jak to jest szkodliwe, a my po prostu chcemy zadbać o to, żeby było czyste powietrze. To jest dla nas najbardziej istotne. Natomiast wyłączyliśmy z tego programu seniorów. Również rząd w tej chwili pracuje nad takim rozwiązaniem, które finansowo może wesprzeć te rodziny, które będą wymieniały samochody na mniej trujące i na nie tak stare, bo mówimy o 20-letnich dieslach. No tak, a kogo będzie stać na nowe samochody? Oczywiście najważniejsze, drodzy państwo, jest oczywiście walka o czyste powietrze i o zdrowie. Pan Rafał Trzaskowski, bardzo dziękujemy. A jako drugi w kategorii za minutę wyłączam ankietę do poprzedniej. Bardzo proszę. Proszę państwa, to nie politycy i nie lobbyści mają decydować o tym, czym mamy jeździć, jak się mamy tak poruszać. Jest. Warszawa jest dużym decyduje. Miastem, mądrych ludzi i myślę, że strefa te sprawy powietrza powinniśmy do skreślenia, oddać pod osąd obywateli. Powinniśmy zrobić referendum w tej sprawie. Same wybory referendum, ale raz można. Na 5 lat, ustanowienie raz na 5 lat radnych i prezydenta, to jest za mało, żeby głos obywateli mógł się liczyć. Postulujemy wprowadzenie obligatoryjnego referendum inicjatywy ustawodawczej obywateli i weta obywatelskiego. Niech obywatele zadecydują, jak ma wyglądać transport. Ja osobiście uważam, że jest możliwy zdrowy kompromis pomiędzy tymi, co jeżdżą rowerami, chodzą na spacery chodnikami, tymi, którzy się poruszają samochodami i transportem publicznym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki kompromis osiągnąć i poddać je referendum. Odpowiadał Romuald Starosielec. Bardzo serdecznie dziękuję. Jako kolejny zabierze głos Przemysław Wipler. Pan prezydent Trzaskowski bardzo lubi mówić o ekologii, a za jego prezydentury rozpisano przetarg
którym śmieci z Warszawy jeździły pod Legnicę na sam koniec Polski, dalej się nie da. Czy wiecie państwo, jaki był ślad węglowy, ile spalin było na tych wszystkich tirach ze śmieciami, które jechały na koniec Polski przez całą Polskę? Jeszcze powinien się zapytać, ile? Wipler nie będzie wiedział. Ponad tydzień temu złożyłem skargę na strefę czystego transportu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie będę czekał na dobrą wolę radnych i ratusza. Ta uchwała została przyjęta w sposób nielegalny. Trzeba zakończyć wojnę z kierowcami, ponieważ w wyniku tej wojny, którą prowadzi Rafał Trzaskowski, zwężanie ulic, palikowanie ulic, wyganianie kierowców z centrów, kierowcy w godzinach szczytu, 30% kierowców to są kierowcy szukający miejsca do zaparkowania, produkujący gigantyczne spaliny. W trakcie ostatnich 4 lat bez przerwy poprawiała się jakość, mimo tego wszystkich problemów w Śródmieściu, powietrza i nie wytłumaczyli tego w żaden sposób, dlaczego pomimo tego wprowadzają jakąś strefę czystego transportu. Pan Przemysław Wipler, bardzo dziękujemy, a teraz pan Tobiasz Bocheński. W sprawach transportu w Warszawie mamy do czynienia z ideologicznym szaleństwem i wojną z kierowcami. Musimy to odrzucić. Musimy odkorkować miasto. Musimy zacząć planować remonty z głową. Nie może być już tak, że część miasta jest wyłączona tylko i wyłącznie przez złe planowanie. Jednocześnie musimy zrealizować ważne inwestycje i my ich nie obiecujemy, tylko je zbudujemy, jak na przykład tramwaj na Zieloną Białołękę. Oprócz tego nie będziemy zwężać ulic, tylko będziemy je budować, jak obwodnicę śródmiejską, od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba. Oczywiście, że musimy stworzyć nowoczesny system transportu aglomeracyjnego, ale jednocześnie inwestując w wygodny transport zbiorowy, budując ścieżki rowerowe, kierowcy nie mogą być obywatelami miasta drugiej kategorii. Odrzucimy strefę czystego transportu w wydaniu prezydenta Trzaskowskiego. Zaproponujemy nowoczesne rozwiązania transportowe tak, aby nam się wszystkim komfortowo jeździło po Warszawie. To odpowiedź Tobiasza Bocheńskiego. Przypominam, że pytamy o strefę czystego transportu. Jestem ciekaw, za czy przeciw jest kandydat Janusz Korwin-Mikke. Warszawa przyjazna kierowcom. Ja stawiam na prywatne samochody, ma być jak w Ameryce. Ja chcę mieć miasto jak w Ameryce, a nie ogród, miasto ogród. Oczywiście hulajnogi, rowery, skutery, motocykle, jasne, ale w Warszawie bywają deszcze i śniegi. Autobusy, jasne. Metro, ale tylko obwodnice wewnątrz. Nie będę rozbudował metra daleka. Na końcu metra mają być tramwaje, które mają odjeżdżać co 30 sekund. W Chicago co 3 sekundy z tego dworca odjeżdża autobus i nie wypowiedzę, żeby to nie było. I oczywiście, proszę państwa, i oczywiście przez centrum poprowadzę, przez Marszałkowską poprowadzę, proszę państwa, dwupoziomową jezdnię, trzypasmową, żeby można w 2 minuty przejechać od Puławskiej do dworca Gdańskiego. Nie chcę mieć Korei Północnej jak wykonanie tego człowieka, gdzie tam są tramwaje w Korei Północnej i nie ma samochodów. Ten człowiek to jest komunista, który takiej Warszawy chce. Bardzo dziękujemy. Na tym też nie kończymy jeszcze. Jeszcze jedna kandydatka nam została. Bo przed nami wizja pani Magdaleny Biejat. Teraz jest czas dla pani. Bardzo dziękuję. Oczywiście strefa czystego transportu ma chronić zdrowie mieszkańców Śródmieścia, ale to nie wystarczy. Musimy zachęcać mieszkańców do przesiadania się na transport publiczny. I oczywiście dzisiaj łatwo jest być zadowolonym z transportu publicznego w Warszawie, kiedy mieszka się blisko metra, ale im dalej od linii metra, tym gorzej. I będziemy inwestować w metro. Super, że jest tramwaj na Wilanów, ale potrzebujemy tego więcej. Więcej tramwajów. Na Gocław czeka tramwaj, na Zieloną Białołękę, na Modlińską. Zrobimy też prostą, ale ważną dla warszawiaków rzecz. Zlikwidujemy bramki w metrze. Dość stania w niepotrzebnych kolejkach na peron. Wreszcie zainwestujemy w autobusy. W każdym miejscu, gdzie dzisiaj autobus stoi w korku, wytyczymy buspas. I jako prezydentka Warszawy zagwarantuję państwu jedno. Mając w kieszeni kartę miejską, będziecie mogli podróżować po Warszawie wygodnie, tanio, szybko i wolno od korków. I to dzisiaj jest prawdziwa i rzetelna obietnica. Magdalena Biejat, kandydatka na prezydenta Warszawy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czas na kolejną kategorię. Druga tura, kto najlepiej? Ja tylko przypomnę, że wszyscy kandydaci mają do wykorzystania w trakcie debaty jedną ripostę. Mogą się odnieść do wypowiedzi swojego przeciwnika. Na razie widzę, są ostrożni i
oszczędnie traktują to rozwiązanie. W każdym razie przypominamy, że ono istnieje. Przypominamy także, że odpowiedzi na pytania, kolejność udzielania odpowiedzi została wylosowana. Tymczasem wracamy do kategorii zdrowia. Pytanie w niej brzmi następująco. Zdaniem mieszkańców stolicy w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Telewizji Polskiej wydatki na zdrowie powinny być priorytetem samorządu. W Warszawie brakuje pielęgniarek i lekarzy, a na wizytę u specjalisty czeka się tak nawet nie do końca, nie nazwał miesięcy. Co pani i panowie ani wariatem, ani że chce go jako zniszczyć. Jako pierwszy w tej kategorii na to pytanie. Ja cały czas oglądałem, nie? Ja byłem tutaj. Ochrona zdrowia jest naszym wielkim zbiorowym wyzwaniem i wysiłkiem i dotyczy każdego z nas. I nawet tak zamożne miasto jak Warszawa ma w tej sprawie wiele do zrobienia. Trzeba finansować profilaktykę, musimy inwestować w szpitale i przychodnie, inwestować w jakość i dostępność usług medycznych. Musimy stworzyć system opieki okołoporodowej, tak aby każda kobieta w ciąży miała swojego koordynatora, który umówi każdą wizytę i każde badanie, żeby ona nie musiała się tym zajmować. Wprowadzimy i zbudujemy Centrum Wsparcia Seniora, dlatego że geriatria z każdym rokiem staje się istotniejsza Korwin w naszej stolicy. Wygrywa, kto by się wprowadzimy spodziewał. Program Zdrowa Tarczyca, dlatego że dostęp zapraszam do endokrynologa jest utrudniony i często są długie kolejki, co jest bardzo poważnym wyzwaniem dla naprawdę wielu spośród nas. Może zabrzmi to jak banał, ale sport to zdrowie, dlatego wprowadzimy bon sportowy, żeby propagować zdrowy i aktywny tryb życia i dlatego w warszawskich szkołach wprowadzamy dietetykę, bo zdrowe odżywianie również jest bardzo istotne. Była to wizja Tobiasza Bocheńskiego. Jako drugi na pytanie odpowie Przemysław Wipler. Niestety nie zgodzę się z tymi mieszkańcami, którzy wskazują jako priorytetowe zadanie miasta kwestię zapewnienia ochrony zdrowia. Jestem w takiej sytuacji i większość ludzi, których znam, że jak przychodzi co do czego, to jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, to za wszystko musimy płacić. Czy to jest fizjoterapeuta po kontuzji, czy to jest stomatolog dla naszych dzieci, czy to jest lekarz szybkiego kontaktu, kiedy nie chcemy czekać w kolejkach NFZ-u i w niewydolnej służbie zdrowia. Miasto Warszawa wydaje pieniądze na służbę zdrowia, tak jak duże miasta mające w strukturze kompetencje powiatów, ale dużo ważniejsze jest transport, wydatki na infrastrukturę transportową i edukacja, o której mówiliśmy. Tutaj te zadania w zakresie, w którym są one w rękach miasta, są ważniejsze. Chciałbym, żeby nauczyciele w szkołach publicznych, w szkołach komunalnych, ponieważ chociaż jestem zwolennikiem bonu edukacyjnego, to na poziomie miasta go nie wprowadzę, zarabiali dużo więcej, a metro i kolejne jego linie i infrastruktura drogowa powstawały wcześniej, to są priorytety miasta. Wizja rozwiązania problemów w służbie zdrowia i priorytetów miasta pana Przemysława Wiplera, a teraz pan Romuald Starosielec. Pragnę przypomnieć państwu artykuł 68 Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi: obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do opieki zdrowotnej. Proszę państwa, ten zapis jest fikcją i pragnę moim kolegom, konkurentom przypomnieć, że powinni z tego wyciągnąć wnioski. Albo zmienią konstytucję, albo zaczną w końcu ją realizować. Możemy w sposób doraźny naprawić to, co źle funkcjonuje. Po pierwsze, prezydent Warszawy może postulować zwiększenie liczby studentów, którzy studiują w akademiach medycznych, może zwiększyć liczbę liceów pielęgniarskich. Może również wystąpić o dofinansowanie dla produkcji leków przez polskich przedsiębiorców. To wszystko można zrobić. To wizja Romualda Starosielca na to, by poprawić sytuację w ochronie zdrowia w stolicy. A co w tej sprawie zrobi Janusz Korwin-Mikke? Ja mam swoje lata. 5 lat spędziłem w Komisji Zdrowia. Wiem, że co można zrobić, a czego nie, ale niektóre rzeczy można zrobić na poziomie Warszawy. Na przykład, dlaczego aparatura zawarta miliony stoi niewykorzystywana, a ludzie czekają na wyniki badań miesiącami. Ja będę dofinansowywał, ale tylko te placówki medyczne, które będą pracowały przez 24 albo przez co najmniej 16 godzin. Żeby tomografy i inna aparatura nie była, nie wiem skąd wezmą, dam pieniądze, to się znajdą, ludzie z Polacy wrócą, przyjadą tam Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Chińczycy, Hindusi, wszystko jedno. I to musi działać. Po drugie, trzeba pamiętać, że najbardziej szkodzi ludziom, znaczy mężczyznom, brak mięsa. A ten człowiek, pan Trzaskowski,
domaga się, żeby zlikwidować w ogóle jedzenie mięsa. O, to jest, pierwsze! To jest, należy do takiej komunistycznej raczejki, nazywa się C40, prawda? I oprócz tego sugeruje nam jedzenie sierści. Pan wypracował tych stosowanych sierści. Otóż, dlaczego bada się świnie? Dlaczego bada się świnie? Dlaczego bada się świnie, czy jest zdrowa, a nie bada się świersza? Może świersz jest też... O, co się stało? Wykorzystał pan już swoją... Tak, na odpowiedź pan Janusz Korwin-Mikke, bardzo dziękujemy. Ktoś da komuś prezent. Pana Rafała Trzaskowskiego. Panie Januszu, no kto jak to, ale pan się nabiera na tą pisowską propagandę. Zdrowie jest piekielnie istotne. My oczywiście państwa nie wyręczymy, natomiast no, dziwi mnie to, że mój konkurent pan Bucheński mówi o tym, co zostało w Warszawie zrobione. Pan Wipler mówi, że to nie jest istotne. To jest piekielnie istotne. My mamy jako niewiele samorządów ma tyle szpitali, co my. 10 szpital południowy wybudowany za mojej kadencji. 120 przychodni, które rozbudowujemy. To jest piekielnie istotne. My się zajmujemy rozwiązywaniem bardzo konkretnych problemów, tam gdzie one się pojawiają. Jak rząd zlikwidował in vitro, to myśmy się zajęli problemem in vitro. Dzisiaj robimy specjalną poradnię, jeżeli chodzi o właśnie problemy z płodnością. W momencie, kiedy pojawiły się problemy z psychiatrią i psychologią dziecięcą, no to od razu się za to zabraliśmy. Mamy sieć 40 specjalnych przychodni właśnie, żeby radzić sobie z tym problemem. Korwin, i mówimy lekarzom, młodszy, będziemy wam dopłacać, jeżeli będziecie zagrać. Się uczyli, żeby zostać psychiatrami, a później odpracujecie to w miejskich Czajka szpitalach. Chyba nie i również było. Stworzyliśmy specjalne Centrum Zdrowia Kobiet, gdzie zajmujemy się naszymi kobietami od dziewczyny do seniorki. My po prostu rozwiązujemy problemy. Nie zastąpimy państwa, ale dużo możemy zrobić, bo zdrowie jest najważniejsze. Rafał tak Trzaskowski, bardzo serdecznie dziękujemy. I tutaj pojawiła się riposta. Z tej szansy chce skorzystać Janusz Korwin-Mikke. To nie jest, że się daje nabierasz, bo osobiście oglądałem przedwczoraj pańskie wystąpienie w Buenos Aires. Widziałem pana wystąpienie na takiej młodzieżowej imprezie tam politycznej na Mazurach, gdzie pan mówił, że to będzie robione jeszcze szybciej. Jak pan dojdzie do władzy, to wszystko zrealizujecie. Cały ten weganizm, prawda, cały ten... Ludzie muszą mieć mięso, nie ograniczać mięso jak za komuny. Pan po prostu jest komunistą, trzeba to powiedzieć jasno. Pan chce rządzić ludźmi, żeby jedli to, co pan chce. A ja chcę, żeby ludzie jedli to, co oni chcą. Czas na ripostę się skończył. Janusz Korwin-Mikke, bardzo serdecznie dziękujemy. Podlewasz kwiatkę urodzinowego, pozdrawiam z komisariatu. To jest faktycznie prawda, że na poziomie miasta nie da się rozwiązać wszystkich problemów systemu ochrony zdrowia, ale wiele da się zrobić. Miasto może zadbać o to, żeby mieszkańcy i mieszkanki szybciej wykrywali choroby, żeby byli zdrowsi, żeby czuli się, żeby po prostu funkcjonowali lepiej. Zdrowe miasto to takie miasto, które inwestuje w profilaktykę. My zainwestujemy w profilaktykę skierowaną do kobiet. Dzisiaj bardzo jej brakuje. Każda mieszkanka Warszawy otrzyma ode mnie zaproszenie na badania cytologiczne i badania mammograficzne. Przy tym będzie miała pewność, że w żadnym szpitalu w Warszawie nie będzie nikt się kierował i zasłaniał klauzulą sumienia. Ale to również dobry dostęp do zieleni, do przestrzeni, w której można uprawiać sport. To zachęcanie mieszkańców do funkcjonowania, do jeżdżenia na co dzień na rowerze i uruchomienie Veturilo systemu miejskich rowerów przez cały rok. A w szkołach zębobusy, czyli dostępne dla każdego dziecka pojazdy dentystyczne, które będą badały i leczyły dzieciom zęby, żeby zapobiegać próchnicy, bo trzeba myśleć dzisiaj o wszystkich. Odpowiedź pani Magdaleny Biejat kończy tę kategorię, czyli kategorię zdrowie, a to oznacza, że przed nami kolejna. A, tu jeszcze nie koniec było. To za szybko chciałem. Szybko do ankiety zapraszam i łapki w górę, łapki w górę. Bezpieczeństwo. Pytanie w tej kategorii brzmi. Nocna prohibicja obowiązuje już nocna prohibicja. W Poznaniu czy Wrocławiu. Kolejne gminy wokół Warszawy wprowadzają zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Czy jest pani pan za wprowadzeniem jej również w stolicy? Jako pierwszy na pytanie odpowie Romuald Starosielec. Proszę państwa, ta decyzja powinna należeć do referendum zorganizowanym przez obywateli dzielnic i osiedli. Nie nam jest decydować, gdzie mają być sklepy i w jakich godzinach otwarte. No niech właśnie. Decydują ci, którzy są niech decydują tym sprzedawcy. Bezpośrednio zainteresowani. Natomiast jestem zawiedziony pytaniem, ponieważ bezpieczeństwo dzisiaj brzmi nie w kategoriach sklepu nocnego, tylko w kategoriach wojny na wschodzie. O. W związku z tym mamy stolicę i Polskę nieprzygotowaną do żadnego kryzysu, żadnego konfliktu. Nie ma schronów, nie ma przeszkolonych militarnie mężczyzn, nie ma zapasów strategicznych, żywności, lekarstw. Nie ma, proszę państwa, nawet planu ewakuacyjnego Warszawy.
To wszystko jest przerażające i prosiłbym, żeby moi tutaj koledzy i koleżanka Wiejat odnieśli mówiła, się że do jest jedyną spraw kobietą, rzeczywiście poważnych, a nie do alkoholu w nocnych sklepach. To jest wyzwanie dla nas. Wojna u naszych granic. Bezpieczeństwo jest pojęciem szeroko pojętym i myślę, że wiele kwestii wchodzi w skład tegoż. To była wizja pana Romualda Starosielca. Bardzo dziękujemy. Tymczasem na pytanie o nocną prohibicję odpowie pan Przemysław Wipler. Ja się nadaję do promowania prohibicji równie bardzo jak Rafał Trzaskowski do promowania pracowitości. Moim zdaniem jest to problem, który wynika z tego, że nie działa w zakresie, w którym powinna działać Straż Miejska i Policja. Jeżeli jest naruszana cisza nocna, jeżeli są burdy pod sklepami, jeżeli jest złe zachowanie, to powinny reagować służby. Do tego powołane brak zapewnienia bezpieczeństwa, zwłaszcza w Śródmieściu, powoduje, że pojawiają się tego rodzaju pomysły. Bezpieczeństwo w Warszawie to jest bezpieczeństwo kobiet, dziewcząt, które wieczorem chcą wracać do domu innym transportem niż transport publiczny, bo tego transportu nie ma i jadą z osobą, która nie ma zaświadczenia o niekaralności, nie zna języka polskiego, a często nie ma prawdziwego prawa jazdy. A większość przewoźników jeżdżących w Warszawie, i to jest zmiana, która zaszła za 8 lat ostatnich rządów Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to jest ten moment, w którym kobiety boją się jeździć samochodami i trzeba zmienić prawo w tym zakresie, żeby jeździli po prostu taksówkarze niekarani i znający język polski. Na pytanie odpowiadał Przemysław Wipler. Czas na Tobiasza Bocheńskiego. Oddajemy głos. Tak, ja się zgadzam, że kwestia nocnej prohibicji nie jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Powinno się odbyć referendum dzielnicowe, w którym mieszkańcy konkretnej dzielnicy sami zdecydują. Ale szanowni państwo, od 2 lat u granic Polski toczy się wojna. I nasz świat, który był do tej pory bezpieczny albo zdawał się takim być, dzisiaj jest o wiele groźniejszy. A prezydent Warszawy odpowiada za schrony i za ochronę ludności. I w tej sprawie niewiele się wydarzyło, a dotychczasowy włodarz obudził się w czasie tej kampanii wyborczej. Zatem musimy remontować schrony i zacząć budować nowe. Musimy stworzyć system ochrony ludności. Prawdą jest, że bezpieczeństwo to również tu i teraz. Każdy, a w szczególności każda, ma prawo czuć się bezpiecznie na ulicach Warszawy. Nieważne, czy w ciągu dnia, czy w porze nocnej, czy wraca autobusem, czy korzysta z kursu zamówionego na aplikacji, czy idzie spacerem. Straż Miejska powinna przestać licytować się na rekordy wystawiania mandatów i zająć się bezpieczeństwem i porządkiem, zaś policja zostanie dofinansowana przeze mnie po to, by było po prostu bezpiecznie. To pan Tobiasz Bocheński. Przypomnę tylko, że pytanie dotyczy nocnej prohibicji i tego, czy są państwo za jej wprowadzeniem w stolicy. Teraz na to pytanie odpowie pan Janusz Korwin-Mikke. Nie widzę najmniejszego związku między bezpieczeństwem a nocną prohibicją, więc nie będę na takie głupie pytanie odpowiadał. Mnie chodzi o, żeby ludzie w Warszawie byli bezpieczni. A kto nam zagraża? W Korei Północnej działa Kim Jong-un, taki dyktator okropny. I on tam wprowadza na przykład tramwaje obowiązkowo, samochodom nie pozwala jeździć, tak samo jak pan Trzaskowski. Ale uwaga, czy to Kim Jong-un blokuje nam jazdę samochodem? Czy to Kim Jong-un stawia słupki, gdzie nie możemy parkować? Czy to Kim Jong-un chce nam zrobić strefę czystego parkowania, gdzie będzie... Nie, to robi ten komunista, który chce nam odebrać prawo jazdy samochodem. Nie Kim Jong-un. I jeżeli mamy być bezpieczni, to temu człowiekowi trzeba założyć kaftan bezpieczeństwa. Po prostu jest pytanie, bo to on nam tutaj zagraża. I trzeba to powiedzieć jasno. I od razu mówię, nie ustąpię Unii Europejskiej, która będzie chciała, że nie dam pieniędzy, jak nie zrobię tej strefy czystego parkowania. Nie zrobię i koniec. Dziękujemy. Przypominamy, że pytania są bardzo konkretne i prosimy o to, aby jednak na nie odpowiadać. I aby do siebie wzajemnie także odnosić się. Z szacunkiem. Jako kolejna na pytanie odpowie Magdalena Biejat. Temat bezpieczeństwa i ograniczenia z nocnej sprzedaży alkoholu wrócił po tragedii, która wydarzyła się w Śródmieściu, po brutalnym gwałcie i zabójstwie Lizy. I nie dziwne, że ten temat wrócił, bo kobiety jak w Warszawie rzeczywiście nadal nie zawsze czują się bezpiecznie, zwłaszcza w cenicach centralnych. I tak, trzeba zlikwidować nocną sprzedaż alkoholu na początku w Śródmieściu, potem w innych dzielnicach, po to, żeby zlikwidować burdy pod tymi sklepami, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo. Ale to nie wszystko. Potrzebujemy uzupełnienia wakatów w Straży Miejskiej, lepszej współpracy z policją i doprowadzenia do przywrócenia nocnych kursów w weekendy w metrze oraz wprowadzenia nocnych tramwajów również w weekendy po to, żeby kobiety nie musiały się bać, żeby mogły wybrać,
jakim transportem chcą wrócić, a będą w komunikacji miejskiej czuły się bezpiecznie. To jest wielka odpowiedzialność miasta i wielki mój zarzut do ratusza, że po śmierci Lizy przedstawiciele wybrali przede wszystkim milczenie i zasłanianie się dobrymi statystykami. Jeśli ktoś ginie w mieście, należy to traktować poważnie. Pani Magdalena Biejat i odpowiedź na pytanie w kategorii bezpieczeństwo. Teraz odpowie pan Rafał Trzaskowski. Oczywiście nocna prohibicja nie jest tutaj najważniejszym problemem. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale w głos mieszkańców. Bardzo mi przykro, że pani Biejat mówi o tym w ten sposób, o tej strasznej tragedii, która się w Warszawie wydarzyła, bo oczywiście poruszyło to nas wszystkich. Natomiast my reagujemy. Widać, że pan Dobierz Bocheński nie ma pojęcia o tym, co się dzieje w Warszawie, dlatego że my już dawno dopłacamy do setek patroli policyjnych. Mamy swoje własne Centrum Bezpieczeństwa z najlepszym monitoringiem i dlatego ten morderca został złapany. Natomiast panie Dobiaszu, to wyście nie przygotowali ustawy o obronie cywilnej. Ja tydzień przed wojną byłem w Kijowie i wtedy, dwa lata temu, zrobiłem sam przegląd wszystkich miejsc schronienia, mimo że nie było podstaw prawnych do tego. I wiemy, że warszawiacy mają się gdzie schronić. Zarządziliśmy również przygotowanie specjalnych magazynów, żeby kupować generatory, bo trzeba być na każdą ewentualność gotowym. Przegląd infrastruktury krytycznej, zabezpieczenie ujęć wody. Wszystko to robimy, mimo że oczywiście Warszawa jest relatywnie bezpieczna. Mimo że wydarzają się tego typu momenty i tego typu bardzo trudne sytuacje i morderstwa nawet. Rafał Trzaskowski, bardzo dziękujemy. I z riposty postanowił skorzystać Tobiasz Bocheński. Oddajemy głos. Przypominamy, to 30 sekund. Goda, ja pozwolę sobie na ripostę, ale wobec nawet trzech głosów, bo i pana Trzaskowskiego, pana Starościelca i pana Mikkego. Nie jest tak, że Warszawa nie ma żadnych planów ewakuacyjnych czy planów zarządzania kryzysowego, bo tak się składa, panie prezydencie, że je panu akceptowałem jako wojewoda mazowiecki i po kilku próbach udało się panu złożyć kompetentny dokument. Jeżeli chodzi o liczbę schronów, jest ich za mało i trzeba je budować. I to, co pan powiedział, przegląd schronów był na wniosek ministra Kamińskiego przeprowadzony w całej Polsce. Jeżeli chodzi o kaftan bezpieczeństwa, nie, po prostu musimy wybrać innego prezydenta. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, przypominamy, że z riposty można skorzystać tylko raz w trakcie całej debaty. Dwie osoby, dwóch kandydatów już z tej szansy skorzystało. Przechodzimy do kolejnej kategorii. No tak, samochodów też trzeba zakazać. Bo dzisiaj pewnie ktoś zginął na drodze. Czas na pytanie w kategorii mieszkania. W lutym tego roku średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie przekroczyła 17 tysięcy złotych. Mieszkań brakuje, ludzi zwłaszcza młodych nie stać na kupno własnego M. Jak zamierzają Państwo rozwiązać ten problem? Tak brzmi pytanie. Dopłacać. A pan Tobiasz Bocheński odpowie na nie jako pierwszy. Mieszkalnictwo jest jedną z najbardziej zaniedbanych sfer w Warszawie i faktycznie mieszkań buduje się za mało i trzeba wiele w tej sprawie zrobić. Idziemy ulicami i straszą nas pustostany, ponieważ prezydent nie wie de facto, czym zarządza. Dlatego musimy zlikwidować pustostany. Musimy wprowadzić program wykupu przez długoletnich najemców ich mieszkań. Musimy wprowadzić, oczywiście za bonifikatą, musimy wprowadzić programy dla spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować mieszkania, ale obecnie miasto jest odwrócone od nich plecami. Musimy uregulować stosunki własnościowe pod gruntami spółdzielni. Musimy wprowadzić bon mieszkaniowy dla tych, którzy czekają latami na mieszkanie komunalne i nie mogą go uzyskać, po to, żeby mogli mieć możliwość wynajęcia w tym czasie mieszkania na wolnym rynku. Musimy skrócić kolejki, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne i wprowadzić prawdziwe zarządzanie w tej sferze. Mieszkanie jest towarem, ale nie może być, tak jak w przypadku Warszawy, problemem. To jest wielkie wyzwanie, dlatego przyjmiemy plany zagospodarowania przestrzennego i wiele, wiele innych kwestii poruszymy. To była wizja polityki mieszkaniowej Tobiasza Bocheńskiego. Jako drugi odpowiadać będzie Przemysław Wipler. W Warszawie zdecydowanie za mało się buduje, jeżeli chodzi o mieszkania. Będzie stream z w zeszłym roku zbudowano 14 200 mieszkań. Takich mieszkań w Warszawie powinno się budować 20-25 tysięcy rocznie co najmniej. Z uwagi na to, że jest mało mieszkań, a wielkie zainteresowanie, jeszcze rząd pogorszył tą sytuację złymi programami mieszkaniowymi, które były de facto dopłatami do podwyżek rosnących cen mieszkań,
musimy doprowadzić po prostu do tego, że się więcej buduje. Muszą być uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego w tych dzielnicach, w których nie ma tak zwanego sąsiedztwa. Trzeba doprowadzić do tego, że stare galerie handlowe, jeżeli będą chcieli tego właściciela, a wiem, że chcą, będą w stanie przekształcać się w nowe kwartały mieszkaniowo-usługowe. Wreszcie jest wielki potencjał w przebudowie, zabudowie Okęcia po tym, jak przestanie tam funkcjonować lotnisko, może tam powstać 200 tysięcy nowych mieszkań. Więcej mieszkań to niższe czynsze i zahamowanie wzrostu cen mieszkań w Warszawie. Pan Przemysław Wipler, teraz czas dla pana Rafała Trzaskowskiego. No, przedstawiciel PiS-u mówi o mieszkaniach, kiedy rząd PiS-u się wycofał ze swojego programu. Pan Bocheński chce sprzedawać mieszkania komunalne. No, coś nieprawdopodobnego. Mamy największy zasób mieszkań komunalnych i go chronimy. W piekielnie trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się miasto, wojna, zabraliście 11 miliardów, oddaliśmy za mojej kadencji 12 tysięcy mieszkań, w tym pustostany. Oczywiście dobrze by było więcej mieszkań oddać. 3 tysiące notabene są w budowie, zarówno mieszkań komunalnych, jak i mieszkań na tani wynajem. Robimy to. Teraz sytuacja budżetowa miasta się na pewno polepszy i oczywiście przyspieszymy. Natomiast miasto nie jest od tego, żeby samo rozwiązać ten problem, dlatego że my przede wszystkim mamy się zaopiekować osobami, które mniej zarabiają, osobami z niepełnosprawnościami. Natomiast tutaj trzeba rozwiązań prawnych w parlamencie, w senacie. Na przykład takich, nie wiem, czy państwo wiedzą, jeżeli ja chcę dokonać aportu ziemi do spółki, mojej spółki, która buduje mieszkania na tani wynajem, to okazuje się, że to jest pomoc publiczna, okładane to jest VAT-em. Tutaj trzeba zmian w parlamencie, w senacie i oczywiście czekamy na te zmiany. Wiem, że pani Wieja dużo mówi o mieszkalnictwie, ja jestem gotów na współpracę. Pan Rafał Trzaskowski, bardzo dziękujemy za odpowiedź, a pan Przemysław Wipler zgłosił chęć. Czy Trzaskowski przed chwilą skrytykował nadmierną biurokrację? Za pańskiej kadencji olbrzymia liczba osób, które zajmowały się inwestycjami miejskimi, wydawaniem pozwoleń budowlanych, zatwierdzaniem planów, wydawaniem warunków zabudowy, została zatrzymana, aresztowana, bardzo zwolnił proces wydawania tych pozwoleń. Było to konsekwencją również afer korupcyjnych w ratuszu. Nie odbudowaliście sprawności miasta, nie odbudowaliście sprawności inwestycyjnej. Idzie wam to potwornie, fatalnie, bo była gigantyczna korupcja i nie znalazł pan ludzi efektywnych i uczciwych do tej pracy. Ripostował Przemysław Wipler. To jest bingo w prawym dolnym. Wipler wspominający, że ma piątkę dzieci. Która zaprezentuje swoją wizję polityki mieszkaniowej stolicy. Wiedeń. 17 tysięcy za jeden metr kwadratowy mieszkania oznacza, że młoda rodzina, która chce na start kupić mieszkanie 50-metrowe, musi albo mieć w kieszeni 1 000 000 zł, albo mieć zdolność zaciągnięcia kredytu na 1 000 000 zł. To jest absurd. Doprowadzono do takiej sytuacji, w której w Warszawie młodym ludziom odbieramy nadzieję na przyszłość. Dla mnie moja prezydentura postawi sobie za cel tak, budowanie mieszkań na wynajem, takich, jakie znamy z wielkich europejskich stolic, o niskim czynszu i wysokim standardzie. To będą nowe osiedla na gruntach, które Warszawa już ma, w których będą miejsca na zieleń, przestrzeń, na przedszkola i żłobki, na punkty usługowe, sklepy i kawiarnie. W takich mieszkaniach będzie można za 50 metrów płacić czynsz w wysokości 1500 zł. I przeznaczymy na ten program rocznie 1,5 miliarda złotych, z czego tylko 350 milionów bezpośrednio z budżetu miasta. Przywrócimy w ten sposób mieszkańcom szansę na dobrą przyszłość w Warszawie. Pomysł na politykę mieszkaniową pani Magdaleny Biejat. Bardzo dziękujemy. Teraz czas na pana Janusza Korwin-Mikka. Od razu mówię, zero mieszkań komunalnych i socjalnych. Ludzie mają mieć tanie mieszkania, a nie dostawać za darmo coś tam, co demoruje. Jak ktoś przyjeżdża z Kałuszyna do Warszawy, to ja nie widzę powodu, żeby mu fundować za 1/4 mieszkanie. Ja gdybym rządził w Polsce, to oczywiście mieszkania byłyby 6 do 7 razy tańsze, ale niestety rządząc w Warszawie mogę tylko powiedzieć, że będą 2,5 razy tańsze. I to, co mówi pani Biejat, to jest dokładnie, nie znaczy, że to będą tanie mieszkania, to ona robi. To są bardzo drogie mieszkania, które ona potem sprzeda za 1/4 ceny. Komu? Ano swoim znajomym, seksworkerkom, tam, feministkom, ludziom z miejskich ruchów. Tak jak za komuny, robotnicy na MDM-ie. Tak? O, znowu to jest plan coś. 6-letniej odbudowy Warszawy. Robotnicy dostawali na MDM-ie. I on to wszystko zmieścił. Za ćwierć darmo mieszkania. Tak samo dokładnie pani Biejat ma taki sam stosunek do tego. I nie będzie żadnych mieszkań darmowych. Dziękuję. Dziękuję. Janusz Korwin-Mikke, bardzo serdecznie dziękujemy. W punkt, w czas na ostatnią wypowiedź w tej rundzie. Romuald Starosielec.
Myślę, że głównym zadaniem miasta jest tworzenie warunków do tego, żeby mogło się rozwijać budownictwo w każdej formie własności. Zarówno prywatne, które bardzo słabo się rozwija w Warszawie, to zaledwie kilka procent oddawanych mieszkań, jak i spółdzielcze, społeczne i komunalne. Jeżeli Warszawa to wyzwanie potraktuje poważnie, to zacznie uzbrajać tereny, które zyskają wówczas możliwość rozbudowy i budownictwo zacznie intensywnie powstawać na tych terenach, które w tej chwili budownictwa są niedostępne. Również Warszawa może wyprzedzająco projektować linie komunikacyjne w te miejsca, które są przewidziane pod budowę nowych osiedli. W ten sposób rozwinie się naturalna, rynkowa rywalizacja. Myślę, że Warszawa powinna również budować mieszkania komunalne, ponieważ mieszkańcy to bogactwo i trzeba ich przyciągać. Pan Romuald Starosielec odpowiadał jako ostatni. Przechodzimy tym samym do kategorii szóstej. A szósta kategoria to kategoria światopogląd. O. A pytanie w tej kategorii brzmi. Do konsultacji publicznych trafiła nowelizacja przepisów zakładająca, że szpital straci kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia za odmowę wykonania legalnej aborcji. Czy popierają Państwo to rozwiązanie? Jako pierwsza odpowie Magdalena Biejat. Oddaję głos. Oczywiście popieram to rozwiązanie, bo każdy szpital zobowiązany jest wypełniać pełnię swojego kontraktu z NFZ-em. W tym obowiązany jest zapewniać kobietom pełnię opieki, czy potrzebują opieki przy porodzie, czy potrzebują pomocy przy przerwaniu ciąży. Tutaj jest też rola miasta, ale to nie tylko kwestia samych praw kobiet. Aborcję, mówimy o tym, że miasto dzisiaj, Warszawa musi być miastem otwartym, miastem, w którym jest miejsce dla każdego. I za mojej prezydentury takim miastem będzie. Nie tylko w wymiarze formalnym, jak na przykład pójście na Paradzie Równości, ale w wymiarze jak najbardziej namacalnym i wyczuwalnym dla mieszkańców. Nie tylko dla kobiet, które tutaj w Warszawie są szczególnie silne, ale także dla osób z niepełnosprawnościami, by każda osoba na wózku miała poczucie, że jest równo traktowana i ma takie same możliwości jak każdy inny mieszkaniec. Tak samo dla tradycyjnych rodzin, tak samo dla osób ze środowiska LGBT. Warszawa będzie dla wszystkich, a ja będę miała odwagę, żeby stanąć w obronie każdej z tych grup. Siema Łuki. Odpowiedź pani Magdaleny Biejat w kategorii światopogląd. Teraz pan Przemysław Wipler i to samo pytanie. O czym my tutaj mówimy? W całej Polsce rocznie legalnych zabiegów przerywania ciąży jest kilkaset. Jest kilkaset. Ile z nich przypada na Warszawę, na 10 miejskich szpitali, na olbrzymią liczbę pozostałych szpitali państwowych? Mamy jeszcze kliniki prywatne. Ktoś, kto wrzuca tego rodzaju tematy, chce wrzucać tematy zastępcze, nie mówić o tym, co jest w Warszawie naprawdę ważne. O tym, że stoimy w korkach, o tym, że drożeją mieszkania, o tym, że olbrzymia liczba dzieci w nowych dzielnicach nie ma blisko szkół, nie ma przedszkoli, że bardzo często tam na miejscu nie ma też właśnie przychodni, zwłaszcza w tych nowo budowanych dzielnicach. Ktoś, kto idzie w tą stronę, chce skupiać się, chce nas skłócać jako warszawiaków, chce nas skłócać jako Polaków i chcę, byśmy poruszali tematy zastępcze. Jestem absurdalnym takim stawieniu spraw. Jestem też absurdalny ograniczenia swobody sumienia lekarzy, bo nie szpital, tylko konkretny lekarz odmawia z powodów etycznych wykonania tego rodzaju zabiegu i ma do tego absolutnie pełne prawo. Pan Przemysław Wipler, bardzo dziękujemy. Przypomnę tylko, że jest to kategoria światopogląd i wszyscy wspólnie przed debatą zgodziliśmy się co do tego, że w takiej kategorii także będziemy rozmawiać. Czas na kolejny głos. Za chwilę będzie szansa. Ej, nie było, że ja panu nie przerywałem? Kolejny odpowie Rafał Trzaskowski. W szóstej tusze. Jak można mówić, że to jest temat zastępczy prawa kobiet po tym wszystkim, co się w Polsce stało, po tym średniowiecznym prawie antyaborcyjnym, który PiS wprowadził? To jest sprawa absolutnie fundamentalna. I nie może być tak, że prokuratura goni kobiety, że lekarze odmawiają ratowania życia. I dlatego myśmy już w warszawskich szpitalach, nawet jak rządził PiS, wprowadzili zasadę jasną, a mianowicie najważniejsze jest życie kobiety. I zawsze na dyżurze w szpitalu warszawskim jest lekarz, który nie będzie się na pewno powołał na żadną klauzulę. Warszawa nie ma
światopoglądu, tylko ludzie mają światopogląd. Ja na przykład jako samorządowiec po prostu zawsze będę stał przy tych, którzy są atakowani. Czy to są kobiety, czy to są nauczyciele, czy to są środowiska LGBT. PiS atakował wszystkich, a my ich po prostu broniliśmy, bo to jest coś absolutnie normalnego. Jak pomagamy, jak współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, którym PiS zabierał pieniądze, to współpracowaliśmy i z Caritasem, i z krytyką polityczną, i właśnie z organizacjami, które broniły praw mniejszości, bo robiliśmy to w przejrzystych, otwartych konkursach. I dzisiaj najważniejsze jest to, żeby na serio traktować prawa kobiet. Jak można dzisiaj mówić, że to jest temat zastępczy? Kompletnie tego nie rozumiem. Odpowiadał Rafał Trzaskowski. Jak widać, to temat, który budzi bardzo wiele emocji. I mamy w tej kategorii i do tych wypowiedzi dwie riposty. Na początek Romuald Starosielec. O. Pytanie do pana Rafała Trzaskowskiego. Jest pan prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej. Proszę odpowiedzieć, jak pan się odniesie do początków tej formacji? Platforma Obywatelska stała mocno na gruncie zasad chrześcijańskich wspierania rodziny. Tak, przecież chadecką partią była. Wobec tych spotów proaborcyjnych, które są w telewizji publicznej w czasie bezpłatnym, czy to jest kontynuacja właśnie tej tradycji? Jak pan do tego się odniesie? Panie Romualdzie, przypominam, że to była riposta, ewidentnie to było pytanie, więc musiałby kandydat Rafał Trzaskowski wykorzystać swój czas na to, żeby odpowiedzieć, swój czas na ripostę. Ej, kamera! W związku z czym przekazuję głos Magdalenie Biejat, która również zgłosiła chęć zgłoszenia tutaj riposty. Przede wszystkim chciałam zgłosić zastrzeżenie do samego pytania, bo kwestia praw kobiet to nie jest kwestia światopoglądowa. To jest pytanie, tak jest. I tu się zgodzę, absolutnie kwestia naszego życia i zdrowia, naszego bezpieczeństwa. Natomiast prawda jest też taka, że kiedy ja byłam na protestach kobiet, a byłam na wszystkich protestach w Warszawie, nie spotykałam tam zbyt często pana prezydenta. Kiedy atakowano nas gazem, kiedy ja razem z kobietami stawałam przeciwko pisowskiej policji, nie mieliśmy wsparcia. Dzisiaj osoby LGBT narzekają, że z deklaracji, którą pan prezydent podpisał na początku tej kadencji, nie zostało zbyt wiele poza balansowaniem się na Marszu Równości. Trzeba to zmienić i zacząć naprawdę działać na rzecz tych osób, naprawdę. Minął. Tymczasem riposta była ze strony pana Romualda Starosielca, ale teraz jest czas na pana wypowiedź w kategorii światopogląd. Bardzo proszę. Poruszona tutaj klauzula sumienia. Proszę państwa, w polskiej tradycji sprawa sumienia jest rozstrzygnięta już wiele set lat temu. Wybrany na lekcji król Zygmunt August powiedział: nie jestem królem waszych sumień. Okazuje się, że dzisiaj niektórzy działacze, również tutaj obecni, sami mianują się królami i mówią, jak mają wyglądać nasze sumienia, jak mają wyglądać sumienia lekarzy, którzy odmawiają prawa do aborcji. Natomiast jeżeli chodzi o samą aborcję, przypominam państwu, że 1,5 miliona polskich małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, czekają na możliwość adopcji. Zróbmy wszystko, tak, aby to też te jest... dzieci poczęte, które nie chcą, których rodzice nie chcą, żeby się narodziły, tyle dzieci w bidulu żeby mogły siedzi. Poprzez uczciwą adopcję trafić do tych rodzin, dając im szczęście. Pan Romuald Starosielec, teraz pan Janusz Korwin-Mikke, bardzo proszę. Ja podobnie jak wszyscy nie widzę żadnego związku między pojęciem światopoglądu a tym pytaniem. Ja się przygotowałem do odpowiedzi na światopogląd. Ja chciałem tutaj walczyć z religią, konkretnie z religią wiary w globalne ocieplenie, która dominuje teraz w Warszawie. Niedawno dwie idiotki oblały syrenkę czerwoną farbą, wrzeszcząc: ziemia płonie, jesteśmy ostatnim pokoleniem. Ale to same tego nie wymyśliły. Sfinansował to pan Trzaskowski i to pan Trzaskowski mówił, że ziemia płonie. Kiedyś katolicy straszyli, że piekło płonie, a teraz ci ludzie straszą nas płonącą ziemią. Proszę państwa, to jest coś przerażającego. Co się robi pod pretekstem zabrania się jazdy samochodem, zabrania się jedzenia? To są po prostu szaleńcy. Oni nie wierzą, to jest religia. Ich nie da się przekonać. Taka pani Greta Thunbergzanka jest całkowicie nieprzemakalna, prawda? To są po prostu wariaci i trzeba sobie powiedzieć jasno, król jest nagi. Z tymi ludźmi się nie dyskutuje, z wariatami się nie rozmawia. Do szpitala. O, wariaci! Janusz Korwin-Mikke, bardzo dziękujemy. Jako ostatni na to pytanie odpowie Tobiasz Muchański. Ale nie zaliczymy tego. Formułując to pytanie, państwo pytali o prawo, jednocześnie dotknęliście tematu aborcji, który
wymaga ogromnej wrażliwości, delikatności, dotyczy życia kobiety, dotyczy życia dziecka i to nie jest miejsce na okrzyki wiecowe przy takich tematach. Prezydent Warszawy musi przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa. Mam zatem przed sobą wariatów? No dobra, zaliczamy. Sejm, Senat i podpisane przez prezydenta przeze mnie byłoby wykonywane i to jest oczywiste. Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jak moi konkurenci się podpalili. O! Gdy chodzi o mieszkalnictwo, ochronę zdrowia, o bezpieczeństwo, nie ma tych emocji i tej ekscytacji. Bo to są, szanowni państwo, nie samorządowcy, to są politycy. Jeden z nich chce być prezydentem Polski, pozostali są posłami albo senatorami. Bochański jest zbyt delikatny, senatorami. No nie wyróżnia się. Ich ekscytują kłótnie, które dzielą Polaków. A gdzie są te emocje, jeżeli chodzi o poprawę życia warszawiaków każdego dnia? Za mało jest zdrowego rozsądku, a za dużo emocjonalnych sporów w naszej polityce. I tak bym określił swój światopogląd. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tobiasz Bocheński zamyka tę turę pytań. Czas na kolejną kategorię. Zamykamy. Korwin wygrał przed... O, chyba zdjęcia nie zrobiłem. Tak zrobię. Kategoria pytania autorskie. I tu przypominamy, że one zostały sformułowane na bazie licznych komentarzy i sugestii, które Państwo wysyłali, o których Państwo pisali w mediach społecznościowych, w TVP Info, a także w TVP3 Warszawa. I pierwsze pytanie brzmi następująco. Jaka powinna być przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego i Stołecznych Lotnisk Chopina i portu w Modlinie? Na to pytanie jako pierwsza odpowiedź. Tej linka do bingo nie mam. Mam wydrukowane w PDF-ie. Cały czas Warszawa czeka na konkretne decyzje w sprawie CPK. Ministerstwo obiecywało nam audyt tego projektu już od samego początku kadencji i nadal nie możemy się go doczekać. W związku z tym trudno jest mówić o tym, jakie decyzje zapadną w sprawie Okęcia, bo nie wiemy, czego możemy się spodziewać od rządu centralnego. Jedno jest pewne. Prezydent Warszawy nie powinien nigdy abdykować z wpływania na te decyzje i z jasnych deklaracji, z uzyskania jasnych deklaracji na temat tego, jak ten port będzie zagospodarowany i czego możemy oczekiwać. Mieszkańcy dzisiaj obawiają się tego, że kiedy zniknie, jeśli zniknie Okęcie, to na miejscu tego pojawi się kolejne osiedle wprowadzone, zarządzane bardziej przez deweloperów niż przez miasto, z którego będzie trudniej wyjechać inaczej niż samochodem i stojąc w wiecznych korkach. Musimy mieć pewność, że ten grunt trafi do miasta, jeśli Okęcie zniknie, że będzie szansa na to, żeby służył mieszkańcom, a do tej pory zadbać o to, żeby z miasta płynęły jasne deklaracje z państwa, jasne deklaracje, jaki jest konkretnie plan. To wizja Magdaleny Biejat. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejny na to pytanie odpowie Janusz Korwin-Mikke. O, oddaję. Zobaczymy, głos. Czy Łuki ja ma rację. Drobna uwaga, jeżeli deweloper buduje mieszkania, to buduje takie, jakie chcą ludzie, a jeżeli miasto buduje mieszkania, to buduje takie, ono chce i ludzie potem muszą w tym mieszkać. Ja jestem oczywiście za tym, żeby budować, ale to była drobna uwaga. Mówimy o porcie. Otóż to nie zależy zupełnie od Warszawy. Jeżeli państwo postanowi, że likwiduje Okęcie i robi tam ten centralny port w Niżycu, który co uważam za idiotyzm, w Madrycie zrezygnowano z tego. W Berlinie budowano to 28 lat. Na pewno nie za mojej kadencji to będzie oczywiście. Także nie ma w ogóle o czym mówić. Ale to w ogóle nie jest temat Warszawy. Ta decyzja zapadnie przecież nie w Warszawie. Ja jestem za tym, żeby Okęcie zostało w Warszawie, ale powtarzam, to nie ja o tym będę decydował, tylko o tym będzie decydowało państwo niestety. Nie prywatny właściciel lotniska, który powinien to robić oczywiście, tylko robi to państwo, czyli podejmuje decyzję taką, jaką chce państwo, a nie taką, jaką chcą pasażerowie. Pan Janusz Korwin-Mikke, bardzo dziękujemy. Teraz pan Rafał Trzaskowski. Czy ja jestem oczywiście zwolennikiem Okęcia, dlatego że Okęcie jest olbrzymim atutem Warszawy. Wszystkie badania to potwierdzają. Natomiast jeżeli byśmy budowali CPK, to znaczyłoby likwidację Okęcia. Oczywiście przez te ostatnie lata PiS płacił kilkaset milionów ludziom za pilnowanie pola. Dopiero teraz się rozpoczęła prawdziwa debata na ten temat. Ja uważam, że Okęcie plus rozbudowanie Modlina absolutnie w Warszawie by wystarczyło. Zresztą w Okęcie zainwestowaliśmy prawie 4 miliardy złotych za rozbudowę Okęcia, w dojazd transportowy, pociąg. W związku z tym, co teraz, to wszystko wyrzucić przez okno. Natomiast jeżeli rzeczywiście by się okazało tak, że Okęcie miało być likwidowane, no to jest rzeczywiście grunt Skarbu Państwa. I to
mnie dziwi, że pani Biejat o tym mówi, że ktoś będzie decydował. Przecież Lewica uczestniczy w rządzie. W związku z tym to będzie decyzja rządu, co zrobić z tym terenem. Ja mam nadzieję, że my też będziemy mieli na to wpływ ewentualnie. Tam oczywiście nie może być budowana osiedla bez żadnego porządku. Ale ja uważam, że Okęcie powinno zostać i że razem z Modlinem spokojnie obsłużą Warszawę. Natomiast oczywiście będę się przysłuchiwał tej debacie, bo wreszcie ona zaczyna być konkretna, nie tak jak zapisu kilkaset milionów panom, co pilnowali pola i opowieści o największym lądzie na świecie. Pana okres się skończył. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, ja przypominam, że pytanie brzmi, jaka powinna być przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego i Stołecznych Lotnisk Chopina i portu w Modlinie? I to pytanie kieruję teraz do Przemysława Wiplera. Ja wierzę w wizję Warszawy, która jest najszybciej, najdynamiczniej rozwijającym się miastem w Europie, nie tylko w Europie Środkowej, która jest stolicą, centrum biznesowym całej Europy Środkowej, jest miastem, które się szybko rozwija i jest miastem, które będzie miało nowoczesną dzielnicę Okęcie dzięki temu, że powstanie Centralny Port Komunikacyjny. Centralny Port Komunikacyjny to jest być albo nie być polskich linii lotniczy LOT. Bez tej inwestycji, bez tego projektu nie będziemy mieć polskich linii lotniczych. Nie ma perspektywy utrzymania Okęcia w obecnym kształcie i jednocześnie polskich linii lotniczych LOT. Głęboko wierzę, że projekt CPK powstanie, a na terenach Okęcia powstanie nowoczesna, świetnie zaprojektowana przez najlepszych urbanistów na świecie dzielnica mieszkaniowo-usługowa, w której będzie się najlepiej żyło z wszystkich stolic w Europie, nie tylko Europie Środkowej. I o to chciałbym walczyć dla Warszawy. Pan Przemysław Wipler, bardzo dziękujemy. Jako piąty w tej kategorii odpowie pan Romuald Starosielec. Oddajemy panu głos. Lotnisko jest potrzebne w Warszawie, nie w tym miejscu, które ktoś sobie wymyślił, na najżyźniejszych terenach Mazowsza i Polski. Mamy inną lokalizację, bardzo korzystną, której nikt na poważnie nie brał pod uwagę. Mianowicie na wschód od Warszawy jest 7 tysięcy hektarów ziemi w rękach Skarbu Państwa, na którym jest poligon. Poligon u bram Warszawy jest nieporozumieniem. Tam, proszę Państwa, na 10% tego olbrzymiego areału można zbudować prawdziwy port komunikacyjny dla Warszawy i aglomeracji warszawskiej, dla całego Mazowsza. A te pozostałe tereny, które otaczają to lotnisko, to przyszłe lotnisko, można sprzedać bądź wydzierżawić, budując tam właśnie centrum technologiczne i centrum biznesowe. To pozwoli sfinansować całkowicie ten projekt, a 100 miliardów czy 150 miliardów możemy przeznaczyć na inne cele społeczne. Bardzo serdecznie dziękujemy. Swoje zdanie prezentował Romuald Starosielec i czas na ostatniego kandydata w tej turze. Tobiasz Bocheński, jakie jest pana zdanie? Centralny port komunikacyjny jest inwestycją potrzebną i kluczową dla naszego rozwoju w przyszłości. To jest lotnisko, które wcale nie jest megalomanią, bo wybudowane nie będzie wcale nawet w pierwszej dziesiątce największych lotnisk Europy. To jest gigantyczna sieć kolejowa, która będzie łączyła wszystkie najważniejsze miasta Polski, no a Warszawę będzie łączyła z Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem koleją dużych prędkości. To wielka szansa rozwojowa i jestem zatrwożony, że przyszły kandydat na prezydenta Polski w każdej swojej odpowiedzi mówi o Prawie i Sprawiedliwości. To jest obsesja, panie Rafale. Proszę przestać. Centralny port komunikacyjny to wielka szansa. 15 minut z dworca centralnego do Baranowa koleją dużych prędkości. To możliwość ściągnięcia tutaj inwestycji różnego rodzaju, od parku technologicznego, poprzez wydarzenia targowe. To będzie wielka szansa dla całej Polski, jak również dla Warszawy. I nieprawdą jest, że to są opowieści z mchu i paproci, szanowni państwo, o tym, że na Centralnym Porcie Komunikacyjnym nic się nie działo. Działo się bardzo wiele i decyzja lokalizacyjna mogłaby być już wydana. Pan Tobiasz Bochański, jak ostatni odpowiedział na to pytanie, czas na kolejne w tej rundzie. To znowu Korwin wygrywa, pytanie, zapraszam do ankiety. Szanowni Państwo, w tej rundzie brzmi. Jeśli zostanie Pani, Pan prezydentem stolicy, jaką ma Pani, Pan wizję efektywnej, podkreślam, współpracy z rządem i ościennymi samorządami? Jako pierwszy na to pytanie odpowie Tobiasz Bocheński.
No, szanowni Państwo, nie jest tajemnicą, że nie jestem wielkim miłośnikiem Koalicji Obywatelskiej, choć faktycznie nie wymieniam nazwy tej partii w każdej swojej wypowiedzi. Ja nie jestem fanem obecnego premiera, ale to nie zmienia faktu, że skoro nie chciałem być jego podwładnym, to nie mogę współpracować na rzecz mieszkańców i Warszawy, bo wreszcie politycy w Polsce powinni się nauczyć, że na rzecz dobra wspólnego, ja niestety tak jak współpracują na rzecz spraw zostałem zagranicznych, na pożegnanie powinni pracować w większej liczbie wszystkim obszarów. Tak, dzięki, centralny port komunikacyjny powinien być poza sferą sporu, tak samo poza sferą sporu powinien być atom, a dla mnie nie ma żadnej kontrowersji jako dla prezydenta Warszawy, aby z Placu Bankowego pojechać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rozmawiać z kimkolwiek, kto łaskawie będzie chciał pochylić się nad problemami warszawiaków, po to, żeby tworzyć nowoczesne programy dofinansowania, aby tworzyć nowoczesny system rozwijania Warszawy i aby on był podobny do tego, który proponował rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli 3 miliardy złotych w specjalnym programie, który mam nadzieję, że również nie zostanie skasowany, jak na przykład z tą obwodnicą. Pan Tobiasz Bochański odpowiadał jako pierwszy. Przypominamy, że pytamy o tę efektywną współpracę rządu z samorządem i ościennymi samorządami. Pan Janusz Korwin-Mikke odpowie jako kolejny. Nie wiem, jaki rząd będzie wtedy rządził, bo to się może zmienić w ciągu 3 dni, prawda? Takie rzeczy się zdarzają, więc ja mam na takie pytanie odpowiadać. Natomiast przede wszystkim samorząd i rząd nie powinny się w ogóle spotykać. Jest to niedopuszczalne, żeby się rząd wtrącał do samorządu. Niedopuszczalne, żeby samorząd na przykład ogłaszał, że popiera Czeczenię albo zwalcza Czeczenię, prawda? Jeżeli coś takiego powie samorząd, to trzeba rozwiązać Radę Warszawy i powołać wybory do nowej Rady Warszawy, prawda? Samorząd ma robić swoje i nie powinno być żadnych sporów. Niestety, proszę Państwa, mamy absurdalną sytuację, w której Warszawa płaci te 2 miliardy z czymś janosikowego, a za to rząd daje Warszawie jakieś z łaski, 3 miliardy trzeba o nie na dwóch łapkach, prawda, żebrać, czy tłumaczyć i prosić. To jest skandaliczne. Prościej jest po prostu nie zabierać Warszawie janosikowego i nie dawać dotacji. Wtedy Warszawa sobie sama poradzi, podobnie jak każde miasto. Janusz Korwin-Mikke. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź, a jak na temat współpracy z rządem i ościennymi samorządami zapatruje się kandydat Romuald Starosielec? Gdybym miał na to wpływ, to oczywiście apelowałbym do rozsądku i rozwagi wszystkich stron sporu. Tutaj mieliśmy próbki tych sporów zupełnie niemerytorycznych. Proszę Państwa, tak naprawdę to, czego w Polsce brak, to planowanie strategiczne, którego nie ma, a tego nie da się robić w sposób odpowiedzialny bez współpracy makroregionalnej. W związku z tym, czy nam się to podoba, czy nie, jeżeli chcemy, żeby się Polska rozwijała, powinniśmy rozmawiać, powinniśmy takie plany tworzyć, powinniśmy je wspólnie, solidarnie realizować. To, że istnieje tak wielki antagonizm na polskiej scenie politycznej, bardzo źle służy. Ja myślę, że czas najwyższy, aby na polską scenę polityczną weszły nowe siły, które nadadzą zupełnie inny wektor rozwoju Polski. Pan Romuald Starosielec, a teraz pan Rafał Trzaskowski. No, trudno się nie odnosić do pana i do pana kolegów, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o samorządzie i współpracy z rządem. No, pan nie był niezależnym urzędnikiem, a powinien był pan jako wojewoda, tylko przykładał pan rękę do tego, żeby zabierać 11 miliardów w Warszawie. Nikt o tym napisał, jakżeście to robili, wybierając specjalnie Warszawę, żeby ją sekować. Do tego, jak były sensowne pomysły, na przykład uchwała krajobrazowa, żeby skończyć z Szyldozą, pan i pana koledzy blokowali. Chcieliśmy wprowadzać strefę płatnego parkowania, blokowaliście. I przez cały czas zabieraliście prerogatywy samorządowi. No, na przkład zabraliście nam plac Piłsudskiego, więc trudno się do tego nie odnosić. Natomiast to dzisiaj była oczywiście fajna, ale teraz trochę zmęczony jestem. Pracujemy z ministrem finansów nad nowym systemem finansowania samorządów, tak żeby uniezależnić samorząd od decyzji rządowych, żeby te podatki zostawały w Warszawie i żeby z nich można było realizować inwestycje. A to my właśnie współpracowaliśmy, ja osobiście, ze wszystkimi gminami ościennymi, żeby przede wszystkim budować połączenia, synergię i również sprzeciwiać się głupim pomysłom, jak na przykład podział kompletnie inny Mazowsza. Rafał Trzaskowski, bardzo dziękujemy. Ja tylko przypominam, że pytanie jest dwuczłonowe i dotyczy zarówno współpracy z rządem, jak i ościennymi samorządami. Jako kolejna odpowie Magdalena Biejat.
Dla mnie oczywiście najważniejsza jest skuteczność. I tutaj współpraca z rządem jest częścią dowożenia obietnic i zapewnienia tej skuteczności. Mam na szczęście, właśnie szczęście, że w tym rządzie pracują ludzie, z którymi będzie można wspólnie walczyć o ważne dla nas sprawy. Mówię o Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, ministrze polityki społecznej, z którą możemy wspólnie zawalczymy o to, żeby wreszcie podnieść pensje pracownikom samorządowym. Beskidu, takie powinno być pytanie, Legia czy Polonia. Zapewnimy razem z ministrem Krzysztofem Kokuckim większy fundusz dopłat po to, żeby samorządy, w tym Warszawa, mogły odważnie budować mieszkania na wynajem. Wspólnie z ministrą Schering-Wielgus zadbamy o lepsze warunki pracy pracowników kultury w Warszawie, bo duża część tych instytucji w kultury należy, jest pod nadzorem ministerstwa. A jeśli chodzi o gminy ościenne, moim priorytetem będzie, niezależnie od tego, czy w samorządzie, czy we współpracy z parlamentem, doprowadzenie wreszcie do uchwalenia ustawy aglomeracyjnej, żebyśmy mogli lepiej współpracować z gminami ościennymi, między innymi prowadząc do tych gmin transport publiczny. Pani Magdalena Biejat, bardzo dziękujemy. A do kompletu wypowiedzi przy okazji tego pytania brakuje nam jeszcze stanowiska pana Przemysława Wiplera. Bardzo proszę. Prezydent Warszawy to osoba, która ma wiedzę, doświadczenie i siłę, by kształtować prawo w Polsce. By kształtować prawo w Polsce w tym sensie, żeby przygotować propozycje konkretnych, dobrych rozwiązań dla rządu i dla parlamentu. Mamy strasznie słabe, fatalne prawo budowlane. Pan prezydent Trzaskowski nie zrobił nic jako prezydent, żeby ono się zmieniło, żeby w Warszawie budowało się szybciej i łatwiej. Mamy fatalne przepisy dotyczące transportu. Nie zrobił nic. Jeżdżą po Warszawie jako przewoźnicy osób, konkurując z polskimi taksówkarzami. Ludzie, którzy nie mówią po polsku, nie mają prawdziwego prawa jazdy. Tematu, ludzie, którzy nie mają zaświadczenia i niekaralności. Spada bezpieczeństwo warszawianek, warszawiaków. Nie zrobił nic, żeby te przepisy prawa zmienić. Będę współpracował z rządem, będę dawał propozycje, projekty i będę walczył dla Warszawy te projekty. A jeżeli chodzi o samorządy okalające Warszawę, najważniejsza jest współpraca w zakresie transportu publicznego, ponieważ transport publiczny, dzięki którym zamiast samochodami mogą dojeżdżać z podwarszawskich miejscowości mieszkańcy, to są mniejsze korki dla warszawiaków. Bardzo dziękujemy, Przemysław Wipler. Szanowni Państwo, zakończyliśmy turę pytań, której my zadawaliśmy pytania. Tak, teraz będzie przed nami gorąca dyskusja między Państwem i czas na Państwa pytania. Ja tylko przypomnę, że jest do wykorzystania riposta. Ale patrząc na to, kto już ją wykorzystał, pozostaje nam już tylko Rafał Trzaskowski, więc przypominamy, że w tej turze jeszcze można wykorzystać ripostę. W swobodnych wypowiedziach końcowych już niestety nie będzie to możliwe. Także przechodzimy do kolejnej kategorii. Tu same pytania powinny być. Pan Janusz Korwin-Mikke zada pytanie jako pierwszy. Przypominamy, że na to pytanie jest 30 sekund. Prosimy o nie, a także informacje, kto jest jego adresatem. Pytanie do pana Rafała Trzaskowskiego. Czy jemu po pierwsze nie jest głupio, że należy do sekty, która od 50 lat tłumaczy, że za 20 lat Maledywy będą pod wodą, bo się wszystko roztopi, prawda? Że ziemia tam płonie, czy co ona tam jeszcze robi. Czy panu po prostu nie jest wstyd, że będą za panem biegały dzieci i mówiły: o, wariat, Wisła się pali, o, wariat, ziemia płonie, o, wariat, Maledywy toną. A po drugie, czy pan się nie boi odpowiedzialności? Bo jeżeli pan powstrzymuje mój wjazd do Warszawy, pan powoduje straty finansowe, które oceniam, że wasz wjazd jest dziennie 70 milionów złotych przez pana działań. Pan się nie boi oskarżenia o sabotaż? Bardzo konkretne pytanie, które zadał Janusz Korwin-Mikke. Czas na odpowiedź. Rafał Trzaskowski. Słuchałem pana wypowiedzi wielokrotnie i słyszałem, że nie ma pan prawa jazdy, więc ja bym się na pana miejscu pogodził z komunikacją miejską. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówią eksperci, tak, eksperci mówią, że grozi nam katastrofa i widać to na każdym kroku, że rzeczywiście to ocieplenie klimatyczne wpływa na ziemię w sposób, który może doprowadzić do absolutnej katastrofy. Natomiast to, co my robimy, to również dbamy o to, na przykład poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii, żeby być niezależnym energetycznie, co w dzisiejszej sytuacji jest piekielnie istotne. Wprowadzając przeróżnego rodzaju zmiany, walczymy również o czyste powietrze. Walczymy o to, żeby ceny energii spadały. Walczymy o to, żeby Warszawa była jak najbardziej zielona. Rozbetonowujemy podwórka i sadzimy drzewa. To wszystko
jest walka z ociepleniem klimatycznym, ale przy okazji realizujemy całą masę innych priorytetów, co do których warszawiacy się zgadzają. Właśnie takich jak zieleń, jak niezależność energetyczna, bezpieczeństwo i pytanie, kwestie związane również ze spadkiem cen energetycznych. I oczywiście, że dalej będziemy to robili, bo ja w przeciwieństwie do pana rozmawiam z młodym pokoleniem, które mówi mi o tym od rana do wieczora, że to jest problem numer jeden. Pan Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytanie i kolejność losowa w ten sposób zadecydowała, że także teraz to pan zada pytanie. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana Bocheńskiego, bo musi się pan zdecydować, czy jest pan politykiem, czy jest pan niezależnym urzędnikiem. Wszyscy wiemy, że gdyby pan wygrał wybory, to tak naprawdę decyzje by zapadały na Żoliborzu i nie byłyby to decyzje mieszkańców Żoliborza. I do tego ja wrócę do pytania o te 11 miliardów. Czy pan uczestniczył w tym planie, jak NIK donosi, żeby ograbić Warszawę z tych 11 miliardów? Czy pan oponował, jeżeli chodzi o to, że zabierano nam pieniądze i nie mogliśmy realizować inwestycji? Czy również pan i pana koledzy zrobili cokolwiek, żeby odblokować pieniądze z Unii Europejskiej, dzięki której moglibyśmy inwestować i przyspieszać tę realizację wszystkich priorytetów? Pytanie zadawał Rafał Trzaskowski, a odpowiadać będzie wywołany do tablicy Tobiasz Bocheński. Panie prezydencie, oczywiście, że brałem udział w przygotowaniu programu 3 miliardów złotych dla Warszawy na ważne inwestycje, które zabezpieczył rząd premiera Morawieckiego, jak 1,5 miliarda złotych na trzecią linię metra, 200 ponad milionów na stadion Skry i na wiele innych. Jeżeli chodzi o system podatkowy, to mnie niesamowicie frapuje fakt, w jaki sposób pan ostro krytykuje obniżenie podatku PIT dla młodych i uwolnienie od podatku emerytur. Bo przecież te pieniądze z obniżek podatków, a mnie są bliskie obniżki podatków, zostały w kieszeniach młodych ludzi, którzy mieszkają w Warszawie. Do 26 roku życia nie płacą podatku PIT. Jeżeli mnie pan pyta, w których kieszeniach mają być te pieniądze, mają być w kieszeniach młodych, a nie w pańskiej, bo wiem, że ci młodzi ludzie lepiej je wydadzą. Warszawa, kiedy pan zostawał prezydentem, miała budżet przeszło 14-miliardowy. Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ma budżet 28-miliardowy, a ma pan w budżecie pieniądze dzięki wzrostowi gospodarczemu, który był konstruowany w czasach naszego rządu. Pan Tobiasz Bocheński odpowiadał na pytanie. Bardzo proszę. Znaczy, to jest coś nieprawdopodobnego, co mówi nam przedstawiciel PiS-u, dlatego że mówi o 3 miliardach, zabrali nam 11 miliardów złotych, co potwierdza zresztą raport NIK-u. 3 miliardy obiecali, z których tak naprawdę 5 milionów wpłynęło do warszawskiego budżetu, bo to były pieniądze, które mieliśmy dostać do roku 2030, czyli po prostu gruszki na wierzbie, a gdyby dalej rządzili, to 30 miliardów by zabrali warszawiakom. I dzisiaj ktoś, kto startuje na prezydenta Warszawy, opowiada duby smalone, zamiast wtedy oponować, wtedy trzeba było walczyć o pieniądze dla warszawiaków, a nie teraz opowiadać, co by się zrobiło i uczestniczył w rządzie, który pozbawił nas przez lata pieniędzy z Unii Europejskiej. Riposta Rafała Trzaskowskiego. Tym samym wszystkie riposty w trakcie dzisiejszej debaty zostały przez kandydatów wykorzystane. A teraz czas na swoje pytanie do dowolnie wybranego kandydata. Ma pani Magdalena Biejat. Ja mam pytanie do pana prezydenta Trzaskowskiego. Panie prezydencie, Warszawa, jak już widzimy po tej debacie nawet, jest miastem, które wymaga bardzo wiele uwagi. Miastem, które ma ogromny potencjał, ale wymaga też bardzo wiele pracy. Nie jest tajemnicą, że jest pan typowany również na kandydata na prezydenta Polski. Czy jeśli pan zostanie ponownie prezydentem Warszawy, jest pan gotów obiecać warszawiakom, że zostanie pan tutaj w Warszawie na całą kadencję i nie ruszy od razu w kolejną trasę wyborczą? No i na to pytanie odpowiadać będzie Rafał Trzaskowski. Proszę bardzo. Ja się w 100% będę koncentrował na Warszawie. Tak samo jak pani nie zrezygnowała z bycia marszałkinią Senatu. Dzisiaj opowiadanie o tym, kto będzie kandydatem, nikt o tym nie wie. Nie wiadomo, czy kandydatem PiS-u będzie pan Bocheński, kto będzie kandydatem czy kandydatką Lewicy. Przecież to się okaże dopiero za wiele, wiele miesięcy. My mamy tyle do zrobienia w tej chwili w Warszawie. Chcemy dokończyć transformację centrum miasta. Nie było o prezydencie jednorocznym? Tramwaj na Wilanów, zaraz plac centralny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zmieniamy ulicę Chmielną, Złotą, Zgody. To będą ulice wreszcie zielone, oddane w ręce warszawiaków. Inwestujemy w komunikację miejską. Zaczęliśmy pracę nad trzecią linią metra, nad czwartą koncepcyjne, zdobywamy pieniądze z Unii Europejskiej. Naprawdę, tylko na tym się trzeba koncentrować przez cały czas. A wszyscy robią sobie jakieś sondaże, opowiadają o tym, co będzie za półtora roku. Kto wie, co będzie za półtora roku? Nikt nie wie w ogóle, jacy będą kandydaci wybrani. Ja się koncentrowałem przez ostatnie 5 lat na Warszawie i dalej się będę koncentrował na Warszawie. Na kolejne pytanie odpowiadał pan Rafał Trzaskowski. Pytanie, do kogo
Swoje pytanie skieruje pan Romuald Starosielec. Bardzo proszę. A gdzie? Ktoś obiecał, że Wipler o Pablo Moralesa zapyta. Bijat. Wielokrotnie pani wypowiadała się brakuje publicznie. Nam dopinga. Jest wielką troską o przestrzeń publiczną Warszawy, o to, żeby była pozbawiona agresji, żeby była przyjazna dla ludzi. Jak pani się odnosi do tych parad równości, które również parady równości, pani dziękuję. Organizacja patronuje, gdzie są obsceniczne zachowania i gdzie jest obrażanie uczuć religijnych. Czy to jest dobry przykład dla naszych dzieci? No i na to pytanie oczywiście odpowie kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Nie wiem, na jakie parady równości chodzi pan. Ja chodzę na parady równości regularnie w Warszawie. Chodzę tam z mężem, z dziećmi i wiem, że to jest przestrzeń, która jest przestrzenią przede wszystkim dla wszystkich, która jest bezpieczna, otwarta i kolorowa, która mówi o Warszawie i o Polsce, w której jest miejsce dla każdego. Także dla tych osób, które dzisiaj przyjeżdżają do Warszawy bardzo często, uciekając przed trudnymi sytuacjami w innych miastach. I to, co mogę dzisiaj obiecać, to, że za mojej prezydentury Warszawa będzie dbała właśnie o wszystkich. Będzie dbała o tych, którzy przyjeżdżają tutaj do niej, żeby szukać lepszego życia. Czy to są osoby o innej orientacji seksualnej niż heteroseksualna, czy to są osoby szukające po prostu nowej, lepszej pracy, czy osoby szukające szansy na rozwój. Dla was wszystkich Warszawa będzie po prostu dobrym miejscem do życia. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Tym samym pytanie kierujemy, znaczy pytanie zada dowolnemu kandydatowi bądź kandydatce Przemysław Wipler. Jesteśmy ciekawi. Pablo Morales. Ja pytanie zadam Cykarowi, Miglancowi i Bajerantowi, który nie odpowiada na pytania. Pablo Sousa? Oczywiście pytanie do pana prezydenta Trzaskowskiego, który nie odpowiedział pani Biejat, czy zostanie z nami to na całą kadencję. Panie prezydencie, czy pan wytłumaczy, dlaczego w Pałacu Kultury i Nauki, który komuniści zbudowali w 3 lata, 7 lat, pan salę kongresową remontuje? Bo to jest dla mnie symbol, w jaki sposób pan wydaje pieniądze publiczne. I nie dlaczego ma, pracuje u pana jako prezes spółki miejskiej? Człowiek, który u pani Biejat mówił, że jest pusta jak bęben kapeli Zenka Martyniuka. Czas na zadane pytanie. A teraz czas na odpowiedź ma. Tak? Rafał Trzaskowski. A nie, obieję to może. Tak, ja odpowiem na to pytanie, bo tak samo byłem tam zbulwersowany i nie ma miejsca dla hejterów. Ja oczywiście nie jestem w stanie kontrolować tego, co kto wypisuje po godzinach pracy. Natomiast no, mieliśmy przykłady poprzednich rządów, które wydawały choćby z Funduszu Sprawiedliwości setki milionów na, czy dziesiątki milionów na hejterów. W związku z tym ja zakończę pracę z tym panem, dlatego że ja się staram zachować pewien umiar i na takie osoby nie ma miejsca. Jeżeli ktoś pracuje w spółce miejskiej na tak odpowiedzialnym stanowisku, to musi wyznaczać pewne standardy. Natomiast mówi pan, że 7 lat trwa remont. No ja jestem prezydentem 5 lat. Od samego początku robiliśmy wszystko, żeby móc wyremontować salę kongresową. Niestety okazało się, że mamy tam azbest. Firmy nie były w stanie tego robić, firmy upadały. Później mieliśmy wzrastające ceny, kolejny każdy przetarg, kolejne setki milionów. W końcu żeśmy dorzucili te setki milionów. Prace trwają i będą zakończone. No niestety za pandemii, za sytuację, w której rosły ceny wszystkich artykułów, również w trakcie wojny, niestety w bardzo wielu miastach świata były opóźniane inwestycje, a my mnóstwo tych inwestycji realizowaliśmy. Rafał Trzaskowski. Na jedno pytanie w tej kategorii odpowiadał Tobiasz Bochański, ale teraz jest czas na to, by to pan zadał pytanie. No, szanowni państwo, ja zadam oczywiście pytanie panu Trzaskowskiemu, ale trochę inne niż moi konkurenci, bo oni podchodzą do sprawy bardzo poważnie i zadają poważne pytania, nie otrzymują tych odpowiedzi. Wiemy, że pan prezydent się męczy na swoim stanowisku, wiemy, że chce być prezydentem Polski, dlatego ja mam zupełnie inne pytanie. Każdy prezydent coś po sobie pozostawia. Symbolem pańskiej prezydentury jest czytanie książek w metrze. O! Panie Rafale, niech się pan podzieli z nami szczerze i powie pięć najlepszych lektur do czytania w metrze, tylko nie Duna. Niech pan nam o nich opowie. I Duna też była, ale nie zapisałem tego. Bocheński, czas na odpowiedź Rafała Trzaskowskiego, która też zakończy tę rundę pytań. Co po sobie zostawię? Zupełnie inne centrum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Szpital Południowy, 11 stacji metra, linię tramwajową na Winnicę, na Woli, linię tramwajową, która zaraz będzie kończona na Wilanów.
most przez Wisłę, który ogląda live i tu troluje. Już jutro, dzięki czemu te tłumy, które dzisiaj korzystają z bulwarów, korzystają z uroków miasta, że będą nikt nie zapytał mogły się, czemu przejść nie było na Pradę, którą rewitalizujemy, którą kompletnie zmieniamy. To jest to wszystko, co robimy. Zostawimy również te fantastyczne miejsca dla naszych seniorów, bo seniorzy są dla nas fundamentalni. To jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, które stworzyliśmy na Woli, które stworzymy w tej chwili na Ochocie, w Wawrze, na Białołęce, dlatego że chcemy, żeby nasi seniorzy mogli rozkwitać w Warszawie, bo bez nich nie da się budować Warszawy. Zostawię miasto tolerancyjne, europejskie, mimo że próbowaliście nam w tym przeszkadzać. Pozyskujemy miliardy z Unii Europejskiej, bo te miliardy wreszcie zostały odblokowane. Także naprawdę nie ma się czego wstydzić w tej piekielnie trudnej sytuacji, jaką mieliśmy przez ostatnie lata. Bardzo ostatnia dziękuję. Odpowiedź na ostatnie zadane pytanie. Tych pytań zresztą zarówno z naszej strony gospodarzy, jak i państwa do siebie wzajemnie dziś sporo padło. To teraz już dobra, czas na teraz swobodną liczę na Korwina. Na podsumowanie. Że powie twu demokrację i że będzie złym prezydentem. To daje nam jedno bingo i ktoś może... A szanowni państwo, w podsumowaniu jako pierwsza głos zabierze, zgodnie zresztą z wylosowaną kolejnością, Magdalena Biejat. Dobra. Szanowni państwo, Warszawa jedyna jest kobieta. Wielkim europejskim miastem. Liczę na panią. Stolicą o ogromnym budżecie i ma szansę rozwinąć swój pełny potencjał. Ja jako prezydentka chcę o to zadbać. Chcę, żeby Warszawa patrzyła w przyszłość, a nie w przeszłość, na poprzednie spory, na żeby nie stała w miejscu. To będzie Warszawa zielona, Warszawa, która rozwija swoje usługi, która dba również o swoich pracowników po to, żeby mogli dostarczać nam jak najlepszą edukację, kulturę, dobrej jakości transport publiczny. Będzie, ale ta Warszawa, którą będziemy budować, nie będę budować jej sama. Ze mną pracuje cały sztab ludzi, z którymi wspólnie przygotowywaliśmy program, którzy dzisiaj ze mną wspólnie idą do wyborów. Tą całą drużyną ludzi, którzy mieli doświadczenie jako radni miejscy, jako radni dzielnicowi, jako pracownicy miasta, jako społecznicy, chcemy dzisiaj zmieniać Warszawę na lepsze. Po to, żeby była dobrym miejscem do życia dla was wszystkich. Żeby żyło się tu wygodnie, bezpiecznie i żeby można było spokojnie patrzeć w przyszłość. Pani Magdalena Biejat, bardzo dziękujemy. Teraz pan Tobiasz Buchański. Warszawa potrzebuje nowości i świeżości. Warszawa potrzebuje gospodarza na pełen etat i bycia traktowaną na serio, a nie jako dodatek do swojej kariery. Chcę miasta odkorkowanego, gdzie remonty przeprowadzane są z głową. Chcę miasta, w którym budowane są mieszkania, a długoletni najemcy mogą je wykupić, gdzie nie ma kolejek do mieszkań komunalnych, gdzie miasto projektowane jest mądrze, tak, że szkoły, przedszkola, żłobki powstają na świeżo budowanych osiedlach. Chcę miasta, gdzie nie ma wojny ideologicznej z kierowcami. Chcę miasta, które wymaga inwestycji i ciężkiej pracy każdego dnia. Po 18 latach rządów Koalicji Obywatelskiej mamy dużo do posprzątania. Mamy korki, brud, betonozę, korupcję w Urzędzie Miasta. Mamy chaos i musimy wybrać 7 kwietnia gospodarza na pełen etat, który tutaj jest, a nie tylko bywa. Mówił kandydat na gospodarza Tobiasz Bocheński. Czas na kolejny głos. Tym razem zabierze go Rafał Trzaskowski. Ja się wsłuchiwałem we wszystko to, co państwo mówiliście. Rzadko się pojawiały nowe pomysły. Najczęściej mówiliście państwo, że niektóre rzeczy można było robić szybciej lub lepiej. I tak dokładnie będzie, bo będzie lepsza współpraca z rządem. Ja zresztą deklaruję współpracę również z państwem, z panią marszałkinią Biejat, jeżeli chodzi o kwestie związane z mieszkalnictwem. Jeżeli wszyscy panowie nie zapomnicie o Warszawie, to również z wami, na przykład, żeby pozyskiwać pieniądze dla Warszawy. Natomiast dla mnie ważne jest jedno. Warszawa musi być otwarta i tolerancyjna, bo wtedy przyciąga talent z całej Polski, z całej Europy. Warszawa musi być europejska, dlatego że wtedy przyciąga pieniądze na fantastyczne inwestycje. Warszawa wyznacza trendy, bo nikt nie zorganizował na przykład darmowego programu żłobkowego, żeby naprawdę pomóc kobietom i pomóc im wrócić na rynek pracy. Na przykład jako my jedyni działamy, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą, bo o tym nam mówią młodzi ludzie. Wyznaczamy trendy, jesteśmy miastem europejskim, jesteśmy miastem otwartym, tolerancyjnym, jesteśmy miastem dumnym ze swojej historii i przede wszystkim budujemy Warszawę dla wszystkich. Po prostu Warszawa. Pan Rafał Trzaskowski, a teraz czas na podsumowanie swojego wystąpienia. Ma pan Przemysław Wipler. Bardzo proszę. Ja głęboko wierzę w warszawski sen. Głęboko wierzę w to, że tak jak Warszawa się rozwija od 1997 roku, w którym przyjechałem tutaj na studia, jeszcze szybciej się będzie rozwijała w najbliższych latach, jeszcze szybciej się będzie rozwijała, ale w sposób przede wszystkim planowy, zharmonizowany.
miasto, które kocham, które się rozwija w sposób niesamowity, to jest miasto, które rzeczywiście się rozlewa bez planu, ponieważ z trudem ratusz i urzędnicy nadążają za dynamiką i pracą obywateli. Bardzo chciałbym Warszawy, w której nie będzie polityków, nie będzie polityki, która nie będzie miejscem, w którym setki działaczy czekające na odzyskanie władzy w Polsce z niego żyją. Chciałbym Warszawy, w której będą najlepsze szkoły, średnie szkoły podstawowe w Polsce, w której będzie najlepszym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie wypoczywania i po prostu życia. A żeby tak się wydarzyło, musimy mieć prezydenta na pełen etat i na 5, a najlepiej 10 lat, a nie na chwilę, który zaraz zostanie eurokomisarzem. Tak swój program podsumował Przemysław Wipler. Jak podsumuje go Janusz Korwin-Mikke? Jak Polak jedzie do Nowego Jorku, to nie chce mieć zielonych placów, tylko chce mieć ruch, dynamikę. Tak samo jak chłopak z Kałuszyna przyjeżdża do Warszawy, to nie po to, żeby mieć zielone tereny, bo zielone tereny to ma w Kałuszynie. On chce dynamikę, ruch, żeby się dorabiać, żeby mieć tanie mieszkanie, muszę kupić po dwóch latach, żeby się dorabiać. Po to przyjeżdża do Warszawy. I to jest podstawowa sprawa. Żeby to było miasto ludzi, którzy się dorabiają, szybko jeżdżą po Warszawie. Tu załatwią, tam załatwią i coś i się dorobią. A nie ludzie, którzy sobie idą na spacerek wesoło, spokojnie i umierają. Gdyby tacy ludzie jak pan Trzaskowski rządzili w Ameryce, to do dzisiaj tam by hasały stada bizonów. Bizonów nie byłoby żadnej imigracji do Ameryki. To jest całkowicie inna wizja. I na zakończenie, ja będę walczył o prawa najbardziej uciskanej grupy ludzi, o prawa mężczyzn. O! Mężczyźni są najbardziej uciskaną i wyzyskiwaną grupą w Polsce. I u mnie nie będzie krzywdzenia mężczyzn, tak jak to się robi na każdym kroku. Ja będę walczył o prawa mężczyzn. Tak swoje wystąpienie podsumował pan Janusz Korwin-Mikke. Teraz pan Romuald Starosielec. Ruch Naprawy Polski jest projektem, który nie podporządkowuje się koniunkturalizmowi polskiej sceny politycznej. My nie korzystamy z tych 84 milionów dotacji, z której korzystają przedstawiciele partii politycznej obecnych tutaj w tym studiu. Mimo to mamy siłę, wolę i wiedzę, by zajmować się najważniejszymi problemami, przed którymi staje Warszawa i Polska. Przede wszystkim powinniśmy wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej. To obywatele powinni podejmować decyzje nie raz na 5 lat, ale permanentnie w postaci referendum. To Warszawa powinna być centrum kulturotwórczym Polski. To Warszawa powinna promieniować swoją wiedzą, talentem i umiejętnościami na cały kraj. Warszawę na to stać. Warszawa jest miejscem pięknych, wspaniałych ludzi. Dla niej żyjemy. 6 kandydatów i 6 różnych wizji miasta. To była jedyna debata z udziałem wszystkich kandydatów na urząd prezydenta Warszawy. Mamy nadzieję, że państwu, widzom i wyborcom pomogła w rozwiązaniu wyborczych dylematów. Tym bardziej, że 1/5 kandydatów wciąż była niezdecydowana. Mamy nadzieję, że po tej merytorycznej, rzeczowej dyskusji te wybory jakby będą zdecydowanie łatwiejsze i każdy wybierze właściwego kandydata. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tej debacie. Ta debata pokazuje jeszcze jedno, że Telewizja Polska znowu jest publiczna. Można dyskutować merytorycznie, bez wyłączania mikrofonów, nawet jeżeli odpowiedzi nie były wprost i punkt na zadane pytania, ale były jednak w temacie danego zagadnienia. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu, że byli państwo z nami. Państwu przed telewizorami, państwu w studiu bardzo dziękujemy. Spokojnego wieczoru. Jesteście zdyskryminowani przed monitorami albo przed... Do zobaczenia. Ekranami telefonów. Was nie pozdrowili. Dźwięku nikt nie... Doceniam, że wszyscy byliście. Było fajnie. Trochę w pewnym momencie Komarnicka, Wojciech Szeląg, witamy państwa po debacie, której się oczywiście przysłuchiwaliśmy z naszymi gośćmi. Za chwilę będziemy to wszystko, co usłyszeliśmy, komentować i zastanawiać się nad tym, który z kandydatów po tej debacie być może będzie miał większe szanse na zwycięstwo w tych wyborach, a być może mniejsze. Piszcie, kto wygrał, zamiast ankiety. Nie zabraknie też skrótów najciekawszych wypowiedzi, rozmów z kandydatami, a także wypowiedzi
widzów, ja czyli wygrałem? Wyborców ja wygrałem. Z Warszawy. Kolejna na statuetka? Skrót, ale już trzeciej nie najciekawszych mam, wypowiedzi, przynajmniej tych, które na razie wybraliśmy. Korwin. Z wszystkich sześciorga. Zobaczymy. Ja myślę, że Korwin może mieć zbliżony wynik. Chcę, żeby Warszawa patrzyła w przyszłość, jest szansa, a nie w przeszłość, na poprzednie spory, na, żeby nie stała w miejscu. To będzie Warszawa zielona. Warszawa, która rozwija swoje usługi, która dba również o swoich pracowników po to, żeby mogli dostarczać nam jak najlepszą edukację, kulturę, dobrej jakości transport publiczny. Będzie, ale ta Warszawa, którą będziemy budować, nie będę budować masa jej sama. Na prezydenta ze mną pracuje może i ludzi, nawet z którymi wspólnie przygotowywaliśmy program, którzy dzisiaj ze mną wspólnie idą do wyborów. Warszawa potrzebuje nowości i świeżości. Warszawa potrzebuje gospodarza na pełen etat i bycia traktowaną na serio, a nie jako dodatek do swojej kariery. Chcę miasta odkorkowanego, gdzie remonty przeprowadzane są z głową. Chcę miasta, w którym budowane są mieszkania, a długoletni najemcy mogą je wykupić, gdzie nie ma kolejek do mieszkań komunalnych, gdzie miasto projektowane jest mądrze, tak, że szkoły, przedszkola, żłobki powstają na świeżo budowanych osiedlach. Chcę miasta, gdzie nie ma wojny ideologicznej z kierowcami. Warszawa musi być otwarta i tolerancyjna, bo wtedy przyciąga talent z całej Polski, z całej Europy. Warszawa musi być europejska, dlatego że wtedy przyciąga pieniądze na fantastyczne inwestycje. Warszawa wyznacza trendy, bo nikt nie zorganizował na przykład darmowego programu żłobkowego, żeby naprawdę pomóc kobietom i pomóc im wrócić na rynek pracy. Na przykład jako my jedyni działamy, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą, bo o tym nam mówią młodzi ludzie. Wyznaczamy trendy, jesteśmy miastem europejskim. Miasto, które kocham, które się rozwija w sposób niesamowity, to jest miasto, które jednocześnie się rozlewa bez planu, ponieważ z trudem ratusz i urzędnicy nadążają za dynamiką i pracą obywateli. Bardzo chciałbym Warszawy, w której nie będzie polityków, nie będzie polityki, która nie będzie miejscem, w którym setki działaczy czekające na odzyskanie władzy w Polsce z niego żyją. Chciałbym Warszawy, w której będą czy najlepsze szkoły, średnie szkoły podstawowe w Polsce. Żeby miałem to było miasto muzeum. Ludzi, którzy się dorabiają, szybko jeżdżą po Warszawie. Tu załatwią, tam załatwią i coś i się dorobią. A nie ludzie, którzy sobie idą na spacerek wesoło, spokojnie i umierają. Gdyby tacy ludzie jak pan Trzaskowski rządzili w Ameryce, to do dzisiaj tam by hasały stada bizonów. Bizonów nie byłoby żadnej imigracji do Ameryki. To jest całkowicie inna wizja. I na zakończenie. Ja będę walczył o prawa najbardziej uciskanej grupy ludzi, o prawa mężczyzn. Mężczyźni są najbardziej uciskaną i wyzyskiwaną grupą w Polsce. Mamy siłę, wolę i wiedzę, by zajmować się najważniejszymi problemami, przed którymi staje Warszawa i Polska. Przede wszystkim powinniśmy wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej. To obywatele powinni podejmować decyzje nie raz na 5 lat, ale permanentnie w postaci referendum. To Warszawa powinna być centrum kulturotwórczym Polski. To były fragmenty swobodnych wypowiedzi z tej części debaty wszystkich sześciorga kandydatów. Ja przypomnę, że w studio cały czas są nasi eksperci, którzy i oni godzinę czekali, dzielnie eksperci? Nam towarzyszyli przed debatą, w trakcie. Teraz będziemy rozmawiać po debacie. Przypomnę, pani profesor Ewa Marciniak, szefowa Centrum Badań Opinii Społecznej, politolożka Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór raz jeszcze. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, socjolożka, politolożka, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór. Pani dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda, specjalistka z zakresu komunikacji i marketingu politycznego Politechnika Warszawska. Witamy raz jeszcze. Pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor Mikołaj Cześnik, politolog Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór raz jeszcze. I pan profesor Sławomir Sowiński, politolog z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Dobry wieczór. Panie. Sprawdziłem listę obecności. Wszyscy są, którzy byli przed debatą. Nikt nie uciekł. Drodzy państwo, no to skoro kandydaci kończyli z swobodnymi wypowiedziami, no to ja poproszę o swobodne wypowiedzi. Co się państwu podobało, co
zwróciło Państwa uwagę, przykuło. Nie zadaję żadnego konkretnego pytania, daję Państwu swobodę wypowiedzi. Tak jak ja bym zaczęliśmy. Zaczął... O, właśnie. Ladies first. Ja myślę, że jeśli byśmy na poważnie brali jednego z kandydatów i pamiętali o tym, kto jest uciskaną najbardziej mniejszością. Nie, ale oczywiście ja wstąpię, bardzo proszę Pani. Bierzemy na poważnie każdego kandydata, nie mniej. Bardzo proszę. Może zacznę od tego, od czego wychodziliśmy przy ostatniej naszej rozmowie, czyli od tego, jakie pytania będą zadawane o politykę samorządową czy o politykę centralną i jak kandydaci będą się do nich odnosić. W mojej opinii przede wszystkim jednak to była polityka centralna. Mało było o samorządowej. Znaczy, oczywiście przeplatała się gdzieś w którychś momentach, ale jednak miałam wrażenie, że dużo tematów było typu czy może aborcja. Pytania były o samorząd, ale kandydaci próbowali tak, często. Dokładnie tak. Miałam takie wrażenie. Zabrakło mi kilku rzeczy. Zabrakło mi tematu transportu, który był poruszany niejednokrotnie przez kandydatów na portalach w mediach społecznościowych. W poprzednich debatach był to temat, ale nie chodzi mi o transportu wjazdu samochodów, tylko o transportu komunikacji miejskiej i to jest co innego, czyli linia metra. No chociaż domyślnie się pojawił taki wątek, no jeżeli ograniczamy na przykład, jak chcą niektórzy kandydaci transport samochodowy w centrum Warszawy, no to coś w zamian musi być. No ale okej, wprost może rzeczywiście dla mnie było tego trochę mało. Rafał Trzaskowski poruszył na koniec temat opustoszałych ulic typu Chmielna, Złota, które też wydaje mi się, że to są dosyć istotne kwestie. To, co, jaka jest tendencja teraz w Warszawie, to, co się dzieje, czego oczekują ludzie, czego oczekują młodzi ludzie, tego, żeby ta stolica tętniła życiem, żeby to życie nie wymierało na ulicach. Więc wydaje mi się, że kilku rzeczy po prostu tutaj zabrakło w tej debacie. Zanim poproszę Państwa o Państwa swobodne wypowiedzi i refleksje po debacie, to mam już refleksję jednego z uczestników, czyli Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Prosimy. Dosłownie chwilę po pierwszej debacie wszystkich kandydatów na prezydenta Warszawy jest z nami ubiegający się o reelekcję prezydent miasta stołecznego Rafał Trzaskowski. Patrzcie. Panie prezydencie, który moment tej debaty, który blok tematyczny był dla pana najtrudniejszy? Nie było jakichś specjalnych trudności, natomiast oczywiście najżywiej było, kiedy zadawane były pytania, no właściwie wszystkie do mnie, przez kąt kandydatów. Któreś pytanie najbardziej pana zaskoczyło, to właśnie w ramach tych wzajemnych ripost i replik? Nie wiem. No jeżeli ktoś pyta, kto jakie książki czyta w metrze, to znaczy, że rzeczywiście chyba nie ma tematów do debatowania, więc to było dosyć zabawne. A te pomysły, które się tutaj pojawiały, na przykład pomysł, żeby Janusza Korwin-Mikkego, żeby Marszałkowska była trzypasmową arterią dwupoziomową i w ten sposób udrożnić korki. Czy był jakiś pomysł, który bardzo się panu spodobał, albo taki, który wydał się panu najbardziej kuriozalny? Znaczy ja oczywiście, jak powiedziałem, jestem gotów do współpracy ze wszystkimi, którzy dzisiaj byli na debacie, jeżeli zgłaszali sensowne propozycje, na przykład z panią marszałkinią a propos mieszkalnictwa. Natomiast ta debata była w dużej części merytoryczna, natomiast no, umówmy się, że niektóre propozycje i sam język debaty, jaki zaprezentował Janusz Korwin-Mikke, odbiegał od tego, jak zaprezentowali się inni kandydaci, więc do współpracy gotów jestem zawsze, natomiast no, wolałbym, żeby ten język brzmiał inaczej. Jeżeli ktoś nie widzi, że mamy w tej chwili ocieplenie klimatyczne i że trzeba się z tym skonfrontować, to po prostu kompletnie nie rozumie otaczającego nas świata. A czy po tej debacie w jakikolwiek sposób współpraca z Magdaleną Biejat po wyborach, niezależnie od tego, jak one się rozstrzygną, jest panu bliżej do takiej współpracy, czy dalej, czy ta debata was poróżniła, czy zbliżyła do siebie? Ale oczywiście, że ja jestem gotów do współpracy, no zwłaszcza z tymi politykami, którzy współtworzą dzisiaj rząd, koalicję 15 października. To jest całkowicie naturalne, że mi jest najbliżej do nich wszystkich. Jestem oczywiście gotów do współpracy. I to była też pierwsza okazja do takiego bezpośredniego starcia z Tobiaszem Bocheńskim, czyli no, jak się zdaje, głównym pana kontrkandydatem ze strony opozycyjnej. Jak wrażenia po tym starciu bezpośrednim? No, dyskusja była raczej merytoryczna i niektórzy zarzucają panu Tobiaszowi, że nie zna Warszawy. Warszawy się można nauczyć, natomiast to jest oczywiście problem wiarygodności, no bo jeżeli dzisiaj ktoś mówi o tym, że nie powinno być sporów, że powinniśmy się wszyscy kochać, jeżeli ktoś dzisiaj opowiada o tym, że jest za prawami kobiet, że jest za zieloną Warszawą, no to co robił
przez te ostatnie lata. No, był po prostu funkcjonariuszem partyjnym. Właśnie wtedy powinien być niezależnym urzędnikiem jako wojewoda, ale panu Tobiaszowi się niestety role pomyliły. To na koniec, panie prezydencie, czy uważa pan, że jest potrzeba drugiej jeszcze jakiejś debaty przed pierwszą turą wyborów, czy też ta debata przyniosła wyborcom no, pełne spektrum prezentacji? Wystarczy, ile razy? Że wyborcy są od tego, żeby rozmawiać z warszawiankami i warszawiakami. To jest najważniejsze. No, ja zaproszeń na debaty miałem kilkadziesiąt. No, wtedy musielibyśmy 2-3 razy dziennie debatować tylko między sobą. Uważam, że ta debata była potrzebna, ona się odbyła, a teraz mamy ostatnie 10 dni na to, żeby rozmawiać z warszawiakami i warszawiankami. Biegający się o reelekcję prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dziękuję panie Dziękuję prezydencie bardzo. Za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tyle Rafał Trzaskowski. Za chwilę przedstawimy państwu wypowiedzi po debacie innych jej uczestników, ale wracamy do dyskusji ekspertów. Nadal swobodne wypowiedzi. Panie profesorze. Są takie debaty, które, że tak powiem, są wstrząsające i rozstrzygające, prawda? Tak jak wydaje się, przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi była taka debata, czy też debata w 15 roku, kiedy świetnie wypadł pan Zandberg, czy na przykład w 2007 roku, kiedy Donald Tusk, można powiedzieć, pokonał Jarosława Kaczyńskiego. Ta debata była bez przełomu, ale to bez przełomu oznacza, że po pierwsze, moim zdaniem, umocniła się pozycja faworyta. To znaczy Rafał Trzaskowski no jednak nie miał konkurentów, a też sposób, w jaki był atakowany na przykład przez Janusza Korwin-Mikke, de facto go budował, prawda? Bo jego takie spokojne wypowiedzi na tym tle no, pokazywały, że jakoś jest profesjonalny. Natomiast chyba najwięcej na tej debacie stracił pan Tobiasz Bocheński, bo to była właśnie dla niego ostatnia szansa, żeby wyjść z takiej fazy kampanii takiej spacerowej, elegijnej, żeby wejść z mocnym uderzeniem, żeby na przykład powalczyć o to, żeby choćby pokonać panią Biejat. Niczego takiego nie widzieliśmy i wydaje się, że wiele więcej szans pan Bocheński na taką nową dynamikę mieć nie będzie. Ja uważam, że była to mieszanka lokalności, polityki partyjnej i rozrywki, bo rzeczywiście były takie momenty... Czy nie tego się spodziewaliśmy? Spodziewaliśmy się, no sam pan Janusz Korwin-Mikke to postać barwna, więc można było oczekiwać i takich wypowiedzi, i takich ripost, i takiego definiowania różnych problemów warszawskich, więc tutaj zaskoczeń nie ma. I to jest pierwsze moje wrażenie. Drugie wrażenie to jest takie, że pan Romuald Starosielec, jeżeli dobrze odmieniam, dał radę, mówiąc kolokwialnie, partnerował osobom, które w polityce są nie od dzisiaj, a raczej mają ze sobą duże doświadczenie polityczne, więc uważam, że osiągnął swoje cele polityczne, po prostu zaistniał w tej warszawskiej polityce, ale w dużej publicznej telewizji. I podzielam zdanie kolegi, że Rafał Trzaskowski obronił się jako dotychczasowy prezydent i mało tego, ja zauważyłam, że przebijały się takie dwa sformułowania, reagujemy, czyli on sobie zdaje sprawę z tego, że są problemy, bo przecież nie jest tak, że w Warszawie problemów nie ma i jesteśmy gotowi do współpracy. I te inicjatywy, które tutaj były pokazane, czyli pomoc psychiatryczna dzieciom, pomoc kobietom, wykupienie z tego, co się orientuje, 16 tysięcy miejsc, chociaż o tym nie mówił, miejsc w prywatnych żłobkach, to jest taka systemowa pomoc dla osób, które tej pomocy potrzebują, tutaj w tym przypadku kobiet. W związku z tym, analizując wypowiedzi pani kandydatki Biejat, myślę, że będzie dobrą wiceprezydentką. Ja nawiązując jeszcze do słów pana profesora, bym dodał, że pan Bocheński może nie tylko stracił szansę, co, jeśli ktoś słuchał uważnie, no, miał taką poważną wpadkę, to znaczy Trzaskowski mu natychmiast wytknął. Nie wiedział, że miasto dofinansowuje policję już teraz, prawda? A propos Bocheńskiego, posłuchajmy, co kandydat mówił po wyjściu ze studia. Bocheński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość jest już ze mną na gorąco po debacie. Dzień dobry panie wojewodo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wrażenia?
No fajnie, tylko za mało tej interakcji wzajemnej, bo byłoby o wiele burzliwiej i ciekawiej dla telewizorów, ale rozumiem zasady, chyba ich wszystkich przestrzegaliśmy. Pytam, kto wygrał, kto przegrał? Kto pierwszy, kto ostatni? No ja nie czuję się na pewno przegranym, ale warszawiacy powinni o tym zdecydować i państwa telewizowie. Oczywiście, no, były ciekawe zdarzenia, ja może będę mówił o tym zamiast oceniać pozostałych i wypuszczenie przez pana Korwin-Mikkego Szarańczy było rewelacyjne. Tego się absolutnie nie spodziewałem, także no wiele polskie debaty pokazują, że wiele może się jeszcze na nich wydarzyć. A kto najgorzej wypadł? Nie chcę tak w ten sposób oceniać. Ja szanuję moich kandydatów, oni mają swoje programy, swoje tak, emocje. Ma, trochę wygląda no, jak myślę, że pan prezydent Trzaskowski ma zbytnią obsesję na punkcie PiSu. Za często mówi PiS, a za rzadko Warszawa. Trzeba popracować nad tym. Które pytanie panu poszło najlepiej, jeżeli miałby pan wybrać jedno? Która, z której części jest pan najbardziej zadowolony? Mam nadzieję, że wszystkie mi poszły dobrze. No, to kwestia bezpieczeństwa i ujęcia go jak od strony nocnej prohibicji mnie zaskoczyła, bo kwestie bezpieczeństwa są fundamentalnie ważne i jesteśmy 200 km w linii prostej od Białorusi i powinniśmy się zajmować schronami i ochroną ludności. Które pytanie sprawiło najwięcej trudności? Najwięcej trudności, które nie wszystkie były w miarę przyzwoite. To na szczęście nie był jeden z 10. A jeżeli miałby pan wskazać nad tymi rzeczami, na których na przykład zabrakło czasu, bo minuta to dużo czasu czy mało, jeżeli mało. W takiej debacie się mierzymy? Bardzo mało, bardzo mało. Takie tematy jak zdrowie, jak mieszkalnictwo, jak transport. To nie da się zrobić z tego pigułki, żeby powiedzieć wyborcom wszystko, co mamy w programie, a jednocześnie zrobić z tego jakieś sensowne ramy wypowiedzi. Panie wojewodo, a jak pan oceni samą debatę? Czy jest pan zadowolony z tego udziału? Tak organizacyjnie chciałbym zapytać. Organizacyjnie jestem bardzo zadowolony, rzetelna, sprawna. Wszystko przeszło dobrze. Pierwsza debata ze wszystkimi kandydatami potrzebna? No bardzo potrzebna i powinno być takich debat jak najwięcej. Żaden z kandydatów nie powinien uciekać, a dziennikarze nie powinni wstawać jego tekturowej podobizny do jakiegokolwiek studia. Debatujmy, bo demokracja rodziła się w Grecji i tam spotykali się wszyscy na agorze i debatowali. Panie wojewodo, bardzo dziękuję za rozmowę. To tyle od nas na chwilę obecną. To był Tobiasz Bocheński już po debacie. Pani profesor, nadal mamy swobodne wypowiedzi, ale ja też chciałem zauważyć taką rzecz, że te debaty są tak skonstruowane i to nie tylko ta, ale na przykład ta, która poprzedzała wybory parlamentarne, że jeśli jest jedna osoba, do której wszyscy oponenci adresują pytania, a tutaj był ewidentnie taką osobą Rafał Trzaskowski, to paradoks polega na tym, że ta osoba najwięcej ma najwięcej czasu ma podczas debaty, prawda? Ale to nie znaczy, że może pozostać w pamięci widzów. Ja może państwa zaskoczę, ale chciałam wyrazić słowa uznania dla pana Korwina, który używa feminatywów. Seks workerka pojawiło się kilkakrotnie w jego wypowiedzi. Chyba dwa, tak. Więc to jest wielkie słowa uznania dla kogoś, kto mówi, że mężczyźni są najbardziej uciskani. Ale poważniej, widzę tutaj dwie takie poważne kandydatury, które dobrze zaprezentowały swój program. I zacznę od kandydatki. Magdalena Biejat, uważam, cały czas prezentuje się tak stabilnie, bardzo dobrze. I widzę, że ma taki naprawdę spójny wizerunek. Ja słuchając jej wiem, że ona wie, o czym mówi, jako o problemach związanych z wychowaniem dzieci, z dowożeniem do szkoły, z zapewnieniem, aby miały bezpieczne środowisko. Też mówi spokojnie, nie przyspiesza. Nie było tam takich strategii ad personam, co w wypadku strategii wojowniczych mężczyzn wielokrotnie się pojawiało. I widzę, jaką wizję Warszawy chce nam zaproponować jako mieszkańcom i mieszkankom Warszawy. Warszawy zielonej, przyjaznej i Warszawy takiej otwartej dla wszystkich. A druga wizja to urzędującego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wydawał mi się trochę może zmęczony albo trochę z takim dystansem podchodził do adwersarzy, ale też na koniec przyjął taką bardziej dynamiczną postawę, prezentując i podkreślając, że będzie kontynuował tą drogę Warszawy europejskiej, miasta, które wyznacza trendy. I jeśli bym miała udzielić czerwonej kartki, to udzieliłabym ją w tym wypadku panu Wiplerowi. Jego wielokrotne strategie ad personam, złośliwości, język, który tutaj nie powinien się pojawiać, bo jeszcze też myślę wielkimi osobami, które zasługują uznanie na tą debacie, na zaprowadzenie debaty są dziennikarze. Pani Joanna Dunikowska-Paś i pan Jakub Sito.
Super. Bo naprawdę zrobili to, wydaje mi się, w sposób taki bardzo dobry, mistrzowski. Także szapoba dla tej dziennikarskiej pary. To bardzo dziękujemy. A co oni zrobili, przepraszam bardzo, poza przeczytaniem bardzo, pytań? Ale króciutko. Króciutko. Znaczy, ja uważam, że pan Wilper dobrze wypadł. Znaczy, ja myślę, że on walczy o te 5-6% elektoratu Konfederacji. Wypadł moim zdaniem bardzo dynamicznie, przekonująco. I na tle Janusza Korwin-Mikke, który jednak no, trochę, tak bym powiedział, gwiazdożył. Ja uważam, że Konfederacja ma szansę naprawdę w tych wyborach w Warszawie wypaść całkiem dobrze. To ja bym sobie pozwolił. Rafał, bardzo proszę. Dziękuję. Wydaje mi się, że zwycięzcą debaty był autor pytań, tak, co pozwoliło na w miarę merytoryczny i spokojny przebieg, jak na standard różnych debat. Gdyby próbować jakoś skonkludować to wszystko, to myślę, że kandydatów uczestniczących w tej debacie można podzielić wedle formuły 1 plus 2 plus 1 plus 2. To znaczy Rafał Trzaskowski, który chcący tą debatą raczej się przybliżył, aniżeli oddalił do, jeśli chodzi o zwycięstwo w pierwszej turze, operując siłą konkretu, mówiąc w miarę ostrożnie, ale w jednej sprawie, na pozór niszowej, która może mieć znaczenie dla mobilizacji wyborczej, to znaczy obrony Okęcia zabrał głos w sposób bardziej jednoznaczny od niektórych konkurentów. Tak, ja zwróciłem uwagę, że w tej sprawie była taki wyraźny podział, kto jest za Warszawą z lotniskiem, albo kto jest za Warszawą bez lotniska, które będzie gdzieś tam. W dwójce tuż za prezydentem Warszawy należy umieścić panią Biejat, która przedstawiała to, co dla różnych grup znajdujących się w kręgu oddziaływania lewicy jest najważniejsze i kwestia praw kobiet oraz różnych mniejszości, kwestia mniej zamożnych warszawiaków, kwestia stołecznych peryferii i różnych ich problemów. Oczywiście mieszkalnictwo na wzorcach Europy Zachodniej, tak jak to tam z reguły rozwiązywano. I także tu z kolei taką specyficzną kwestią było prawa pracownicze, pracowników miejskich, na co też się nie zwraca uwagi, a Warszawa jest wielkim pracodawcą. Tutaj też byłby pan Bocheński. Zwróćmy uwagę, że to był w ogóle wielki eksperyment. To miał być uśmiechnięty PiS, prawda? Trochę przypominający Platformę sprzed 20... Teraz w tej wypowiedzi z naszym dziennikarzem. Tak. Uśmiechnięty. Przecież ten na pewno było trochę stresu, prawda? Tak, obniżanie podatków i tak dalej. Pytanie, na ile jest to skorelowane z polityką całej partii. Wśród aspirujących poza tą dwójką w pewnym oddaniu i w imieniu pana Wiplera. Otóż zwróćmy uwagę, że to było dość ważne politycznie wystąpienie, dlatego że bardzo żywiołowo atakując prezydenta Trzaskowskiego, Przemysław Wipler w istocie stawał w kontrze nie tyleż do samego prezydenta Warszawy, co do Prawa i Sprawiedliwości. Mniej wybrzmiewały takie stricte libertariańskie, ultrarynkowe treści u pana Wiplera, a momentami bardziej takie typowe dla Prawa i Sprawiedliwości z czasów rządu. To jest jakby chyba próba zdyskontowania rosnącej słabości PiSu. No i na końcu byłaby wspomniana dwójka kandydatów. No Janusz Korwin-Mikke raczej próbował show, w którym chyba forma górowała nad treścią, najdelikatniej rzecz ujmując. Natomiast ostatni z kandydatów, no mam wrażenie, że z całym szacunkiem, ale przedstawiał taki standard typowego dla prawicy przekazu w kontekście kandydata PiSu i kandydata Konfederacji. No chyba nie ma przestrzeni na trzecie. To a propos prześladowania mężczyzn, pan profesor zakończy tę turę. Tak, bardzo dziękuję. No, ja z uwagi na to, że występuję jako ostatni w tej turze, to mnie zostają okruszki właściwie, ponieważ wszystko co najważniejsze zostało już powiedziane. Z tych okruszków to bym wybrał sobie kilka. Po pierwsze, zacząłbym od Bocheńskiego, bo on od zupełnie innego graj. Trochę to nie wybrzmiało w wypowiedziach moich koleżanek i kolegów. Bocheński nie jest tutaj przecież po to, żeby wygrać wybory. To wszyscy wiemy. Wejście do drugiej tury będzie jego wielkim sukcesem. Natomiast uśmiechnięty PiS to jest właśnie to, co on gra. My pewnie nie mówimy sobie tego, ale gdyby tu przyszedł Jaki albo Tarczyński, to by było zupełnie inaczej. To nie jest przypadek, że pojawia się Bocheński. Po porażce 15 października gra wszystkie toczy się o to, żeby zdobyć Warszawę, czy jakiekolwiek miasto większe od Chełma. Bo wiadomo, że to się w najbliższych 10 albo może i 20 latach nie zdarzy. Natomiast istotne jest to, żeby być może zdobyć Pałac Prezydencki w 25 roku, żeby zdobyć sejmiki, to o to toczy się walka i o to Bocheński dzisiaj grał. I moim zdaniem Bocheński dzisiaj zrobił bardzo dużo. Ta wypowiedź, którą przed chwilą państwo pokazywali, zresztą to udowadnia, prawda? On tutaj przyszedł po to, żeby pokazać uśmiechniętego, o zrobionych ładnie zębach człowieka wysokiego, który no właśnie jest na dużo większym luzie niż pozostali.
Jeśli chodzi dalej z tych okruszków, Trzaskowski miał dużo do stracenia, moim zdaniem dużo nie stracił, nic nie zyskał. Jest dalej największym, tym pierwszym kandydatem do tego, żeby zdobyć, żeby pozostać. Tak. Wiplert. Mnie zaciekawiło to, że trzy chyba razy mówił o niemówiących po polsku taksówkarzach. I to jest niezbyt subtelne, ale jednak nie zupełnie na chama, przemycenie bardzo groźnych wątków. Mianowicie wątków w najlepszym wypadku rasistowskich, jeśli nie bardziej nawet. I to mi się wydaje istotne, ważne. Co do Magdaleny Biejat, to myślę, że wypadła dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy. I też nic nie wygrała, dlatego że ci, których miała do siebie przekonać, to już prawdopodobnie albo byli do niej przekonani. To nie był jakiś game changer. I ostatnia rzecz. Janusz Korwin-Mikke. Zwróciłbym uwagę na to, że przed 15 października ktoś, kto by tak bezpardonowo, a nawet po chamsku czasami, atakował kogoś, kto jest reprezentantem, bądź jest związany przynajmniej z partią wówczas rządzącą, w ogóle by się w telewizji nie znalazł. Teraz Januszowi Korwin-Mikkemu nikt nie przerywał, mógł sobie mówić. Demokracja polega między innymi na tym, że nawet największego, będę ważył słowa z ostrożności procesowej, człowieka, który mówi najbardziej osobliwe rzeczy, musimy jednak wnosić, tak jak go znosiliśmy przez długi czas, kiedy opowiadał rzeczy, które, no, z którymi ja przynajmniej z dużą częścią rzeczy fundamentalnie i absolutnie się nie zgadzam, a część z nich była po prostu nieelegancka czy wręcz niegrzeczna. A propos, zobaczmy, co Janusz Korwin-Mikke mówił po zakończeniu debaty. Janusz Korwin-Mikke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni. Dobry wieczór, ponownie witam. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie prezesie, to jak pan oceni tę debatę tak na gorąco? No to troszkę powinno być po półtorej minuty, a nie po minucie, bo ciężko się tak zmieścić w jednej minucie, ale w ogóle bardzo dobrze. Które pytanie według pana wypadło panu najlepiej? Nie wiem, no, transport oczywiście, edukacja, natomiast no, dwa pytania były po prostu absurdalne, to znaczy światopogląd, nie było o światopoglądzie i tam jeszcze coś też absurdalnego. A dlaczego tak pan je ocenia? No bo po prostu nie miało związku, zadane pytanie miało związku z tematem. Był również incydent z Szarańczą. No, Szarańcza przeżyła ten incydent. Ja ją przez 2 lata trenowałem, żeby poleciała i siadła na nosie panu Trzaskowskiemu. No i 2 lata ciężkiej pracy, ona opadła i nie chciała, ale przestraszyła, tłumu się przestraszyła. Panie prezesie, pytam każdego z kandydatów o to, kto wygrał, a kto zajął ostatnie miejsce według pana. To nie, to proszę nie mnie o to pytać. Zainteresowani nie powinni odpowiadać takie pytania. Czy była potrzebna debata, gdzie mieliśmy wszystkich kandydatów, w pana opinii? Powinno być takich debat więcej. Niestety była tylko jedna taka i podaram to ci pańkę za krótka. Żeby było po 1,5 minuty, to by było lepiej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był komentarz Janusza Korwina-Mikkego po debacie na, kandydatów na prezydenta Warszawy. A ja chciałam jeszcze wrócić do rozmowy z jednym z innych, z kandydatem PiSu, czyli Tobiaszem Bocheńskim, który powiedział, że rzetelna, sprawna debata w TVP. Bardzo dziękujemy, bo to rzadkie słowa ostatnimi czasy od polityków PiSu. A my wracamy do naszego dziennikarskiego stolika. To teraz ja sprawdzam, czy wszyscy są po debacie. Już zmienili ludzi? Byłem gościem w Kurierze Akademii. Czemu tu nie? Dzień dobry Państwu. To jest kolejny odcinek Kuriera Wyborczego. I dzisiejszy... To byłem se ja. Byłem u takiego chłopaka. No, na wywiadzie. Tu... Jest ciężkim, no, ale jest ciężkim rozmówcą. Na pewno Grzegorz. No i tu, jak chcecie, zostawiam wam linka na czacie. I możecie sobie pooglądać. Gadaliśmy o wyborach, o YouTubie, o polityce, o politykach. Fajny jest tytuł. Ja nawet nie wiedziałem, że takie mądre słowo powiedziałem. Popieranie partii jest jak kibicowanie klubowi piłkarskiemu. To ja. Ja tak powiedziałem. Ja tak powiedziałem. No. Brownie. Dużo mówiłem. To żałowałeś. Dużo mówiłem. Dużo rzeczy. No i z demości, no to mówię, z parę pewnie by było takich, co byłem zmuszony. No. Zapraszam. Innym dziennikarzem politycznym. 16 minut. Dzwoń do Korwina. Miniaturka trochę na kanale Didascalia. Nie wiem. No nie jest zbyt dobra. No nie oszukujmy się. Dobra. To zadzwonię do Korwina, jak wywiad będę robił. Dobra. Dziękuję bardzo. Zostawiam link na kanale. Włączę najpierw siebie. Patrzcie, kamera. Pok.
jeszcze... Gdzie, które to? Oto to i... Dobra. Włączę mazurek ojca Pio. Więc zapraszam, zapraszam tam na wywiadzik, możecie napisać, pozdro od Maszy. Do Sośnierza. To jest nieodłączny element live'ów, kiedy dzwonimy do Sośnierza. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie dzisiaj 3 godzinki Harówy. I jutro wracamy. Jeszcze dzisiaj postaram się coś na jutro może nagrać. I ja jutro wracam na... Wracam na... do siebie. Na wioskę, tak? Ale jeszcze w sobotę jest szansa, że coś się pojawi. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. I na wywiad wbijajcie.